Kamil Gapiński, witam bardzo serdecznie. Czuję się trochę dziwnie, bo nie wiem, czy jestem gościem, czy gospodarzem, bo właśnie sobie z Arkiem rozmawialiśmy kilka chwil temu o tym, że ja na tym boisku grałem jeszcze treningowo, kiedy on mniej więcej przychodził na świat, kiedy byłem wielką nadzieją Wisły do lat 13, a właściwie wtedy Petrochemii, ale potem powiedziałem nie będę grał w zespole, zostawię to innym, ja się skupię na komentowaniu meczów. I tak to tutaj mnie zaprowadziło i powiem Ci, że nie wiem właściwie, czy ja się dzisiaj, Jarek, czuję gospodarzem, czy gościem, bo wiadomo, że więcej kolegów w drużynie weszło siłą rzeczy, no bo znamy się od lat, ale też z Wiśle Płock zawsze życzę dobrze, jakby na to nie patrzeć. Tak. Wszyscy dziennikarze sportowi, jak to mówią, są niespełnionymi piłkarzami, tak to trzeba przyznać. To co, składy, gospodarze, tak? Zestawienie KTS-u weszła, więc drużyna, która dzisiaj gra w białych strojach z takimi czarnymi numerami oraz nazwiskami na plecach, w bramce Antoni Borkiewicz, dalej z numerem 4, znany Wam doskonale z gry z poprzedniego sezonu, ale też m.in. z Radomiaka Radom, Maciej Świdzikowski, Igor Lewczuk z numerem 6, 10 to Maciej Machalski, 11 Bartosz Olsewski, 15 Kuba Świątek z numerem 16, nasz kapitan Bartłomiej Urbański, nasz, ach, czyli jednak tak w stronę Wisły, numer 27, Damian Pawłowski, numer 29, Mikołaj Neumann z numerem 33, Czarek Sałczek i z 99, bez diamentów dzisiaj w uszach, niesamowite, inaczej niż w telewizji, Łukasz Gikiewicz, na ławce rezerwowych Kuba Mielcarz, Kacper Dałowiec, Marcin Burkhardt, Michał Kielak, Michał Zwierz, Szymon Wiejak, a także Oskar Pyżyna, trenerem KTS-u weszło już drugi sezon, jest pan Piotr Kobielecki. Widzimy, że jedni i drudzy przygotowani do rozpoczęcia tego meczu, jak oglądacie spotkania Ekstraklasy, ale teraz już też pierwszej ligi i Orlen Wisły Płock, no to wiecie, że tutaj kilku zawodników, których z twarzy możecie kojarzyć, się pojawiło niestety dla KTS-u, no bo wiadomo, że są to zawodnicy na co dzień trenujący z drużyną pierwszoligową, więc też ten ich poziom jest wysoki. Chociaż jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że po pierwszych trzech meczach pierwszej ligi to z tym wysokim poziomem to bym nie przesadzał, bo Wisła na razie zaledwie 3 punkty. Ale tych złośliwości trochę dzisiaj będzie, Arek, to ja się nie mogę powstrzymać jako
jako osoba z Płocka, i która nie może cały czas tego spadku z Ekstraklasy jeszcze przetrawić. Minęło parę tygodni albo nawet miesięcy, a ja ciągle jestem zły. Tylko jeszcze tak w ścisłości, to spotkanie poprowadzi Jakub Mikołajewski, a pomagać mu będą Mateusz Brzostek i Ursyn Smacki. A to co mówiłeś, jeśli chodzi o nasz skład, no to rzeczywiście tutaj z racji, że wczoraj mieliśmy spotkanie Fortuna pierwszej ligi, no to mamy trochę tych tak zwanych spadów na to spotkanie. Tak jest. Mamy paru zawodników, którzy mogą się z Ekstraklasą, a potem z pierwszą ligą kojarzyć. Igor Drapiński, Adam Chrzanowski. Myślę, że też mogą kojarzyć Bartka Gradeckiego. Przecież do niedawna jeszcze bronił w pierwszym składzie, gdzie tam udawało mu się gdzieś pokonywać Krzysztofa Kamińskiego w tej rywalizacji. Potem pewnego rodzaju błędy sprawiły, że znowu został rezerwowym. Sztuczna murawa. I tego wiem, że zawodnicy KTS-u się troszkę obawiali, Jarku, dlatego, że nie na co dzień nie grają na takowej. I też no, ci, którzy mieli jakieś kontuzje w swoim piłkarskim CV, zawsze jak słyszą sztuczna murawa, to troszkę stresik czują. Ta murawa jest generalnie okej? Okay? Zacząłem to przyjmować, a właśnie jak któryś Igor Lewczyk z kolegą zespołu, to trochę potupali korkiem po tym, no i tak no, troszkę się skrzywił na tą boisko. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać w trakcie meczu, czy panowie będą się krzywić, czy też niekoniecznie. Łukasz Gikiewicz w pierwszym składzie. Łukasz Gikiewicz gotowy już do tego, aby rozpocząć to spotkanie, a więc to KTS będzie zaczynał swój pierwszy w historii klubu, no bo to jest dla nas też, umówmy się, ważne wydarzenie. Przeszliśmy od B-klasy do ligi, która już nawet ma swoją nazwę. To jest duża rzecz, Forbet czwarta liga. I zaczynamy, proszę Państwa, zabawę. Duet Świdzikowski oraz Igor Lewczuk. To ma być taka dwójka stoperów, stanowiąca, powiedziałbym, pewnego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa w tyłach dla płockiej Wisły. No i zobaczymy, czy tak to rzeczywiście będzie wyglądać. Już teraz jest Świdzikowski. On bardzo często w poprzednim sezonie włączał się do akcji ofensywnych, szczególnie przy tych stałych fragmentach gry. Szukał sobie szans Maciek, żeby głową strącać piłkę po dośrodkowaniach kolegów. Tym razem to on szukał możliwości zagrania gdzieś tam w stronę Mikołaja Neumana, a więc jednego z najlepszych zawodników KTS-u weszło poprzedniego sezonu, którego w obecnych rozgrywkach myślę, że też będziemy mocno obserwować. Przypomnę, że to jest chłopak z Akademii Legii Warszawa. Powiem Ci szczerze, że patrząc na mecze Mikołaja Neumana w zeszłym sezonie i patrząc na sporo meczów pierwszoligowych, to nie miałem wątpliwości, żeby sobie poradził. Tymczasem teraz będzie okazja, żeby oddać strzał, no ale popracowali znakomicie Wiślacy w defensywie. Tak, Garadecki potrafi grać nogami, tutaj na pewno potrzebuje Wisła takiego zawodnika, który będzie od własnej bramki te akcje konstruował. Widzimy kolejnych zawodników nawciarzy wyprowadzających futbolówkę. Łukasz Gikiewicz z przodu, on będzie presować, on będzie próbować gdzieś tam wykorzystać to swoje duże doświadczenie, czy to z Ekstraklasy, czy to z różnych zagranicznych lig, bo przecież wiemy, że jego kariera to jest przygoda, to jest la zabawa, to jest taki gość, który zwiedził sporo świata, przy tym nieźle zarobił. Czy powiem kraj, w jakim grał? W paru grał krajach, pewnie jakaś Arabia, nie Arabia, jakieś tam wschodnie klimaty, Jordania, tak, no to jeden z tych takich bardziej oryginalnych zdecydowanie krajów. Teraz już radzi sobie jako ekspert, no i pytanie, jak będzie sobie radzić jako napastnik, rusza prawą stroną zespół z Płocka. Tak, on spokojnie i patrzymy na to, jak będą wyprowadzać. Mam nadzieję, że już Arka słychać, bo tutaj otrzymywaliśmy informacje na czacie, że są jakieś techniczne problemy. Mamy nadzieję, że już tutaj jesteśmy gdzieś tam mniej więcej razem wypoziomowani. Dośrodkowanie na lewą stronę boiska. Chciał tam do futbolówki doskoczyć Igor Drapiński. Jeszcze próbują zawodnicy z Płocka, a KTS broni. Po lewej stronie, na wciarze, bronią zawodnicy KTS-u weszło. No chcieliby dobrze rozpocząć ten mecz bez wątpienia zawodnicy drugiej Wisły, ale też Igor Lewczuk no wie, jak się ustawić. To jest doświadczony 38-letni zawodnik, sięgał m.in. po Puchar Polski, grał w Legii Warszawa, a teraz już zdecydowanie faul na Dawidzie Krzyżańskim, co oznacza pierwszy, poważniejszy, stały fragment gry dla Wisły Płock. Trzeciego! Powiem Ci, że Paweł
No to teraz, jeżeli lewa noga Pawła, to pewnie dośrodkowanie, bo tutaj ciężko będzie zawinąć tę piłkę z takiej pozycji. Przekonamy się za chwilkę, czy stworzy tą wrzutką już na samym początku tego spotkania zagrożenie. Pod bramką Antoniego Borkiewicza, pod bramką KTS-u weszło. Jest jednak prawa noga, tak? No i czujnie płoszczanie w tyłach. Też wysoka jest Wisła, jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy, wiesz, potrafią się tam ustawić, no bo Igor Lewczuk, tak, a tak, on 2 metry, no to też prawda. To tutaj będzie walka w powietrzu, no ale czy Igor Lewczuk, czy Maciej Świdzikowski też nie należą do stoperów, powiedziałbym, z pokolenia Fabio Cannavaro, tylko są nieco wyżsi. Teraz chcą ruszyć lewą stroną zawodnicy nafciarzy. Mamy z numerem 10 Machalskiego, faulowany w tej chwili Maciek. No to jest, przypomnę, zawodnik, który przez lata swojej kariery grał z Niczu Pruszków na wysokim poziomie. Kolega dobry Radka Majewskiego. Ostatnio nawet gdzieś wrzucali na Instagramie zdjęcie ze wspólnego treningu rowerowego. I potrafił uderzyć z dystansu Maciek Machalski i pytanie, jak to będzie dalej. Tutaj cały czas otrzymuję informację, że słabo słychać. Nie wiem, czy i mnie, i Arka, także jak możemy popracować jeszcze nad dźwiękiem, to próbujmy. A tymczasem Maciej Machalski z dośrodkowaniem, no ale fatalna to była wrzutka z punktu widzenia KTS-u. Urbański szuka zagrania do Świątka. Przypomnę, że to jest chłopak, który zazwyczaj grywał w środku pomocy, ale w związku z tym, że Bochenek opuścił KTS weszło, teraz grywa często jako prawy wahadłowy. Machalski, dobre podanie. Jest teraz już przejęcie tej futbolówki przez Damiana Pawłowskiego, a więc kolejnego zawodnika z ekstraklasową przeszłością, zawodnika uważanego za spory talent. Neumann z dośrodkowaniem, ale taka trochę wyrzucająca piłka z pola karnego. Jeszcze podali radę zawodnicy KTS-u i proszę bardzo. Bardzo Czarek Sałczek, ależ on sobie poradził z tą piłką. Wydawało się, że Mikołaj Neumann tego jakoś fantastycznie nie dośrodkował, ale Czarek wiedział, co ma robić w polu karnym. No, dobry początek nafciarzy. Powiem Ci tak, nie popisał się, patrząc na powtórkę, w tej sytuacji i Bartłomiej Gradecki, bo jednak od zawodnika, który ma bronić w ekstraklasie, to oczekiwałbym trochę lepszej interwencji, bo to był strzał po bliższym słupku, a po drugie, nie wiem, który z zawodników drużyny z Płocka, ale tutaj tak za łatwo dał Sałczkowi do tej piłki doskoczyć, bo ona już była taka trochę bezpańska. Tam faktycznie wydawało się, że opuści plac gry, że będą mogli nafciarze spokojnie rozpoczynać od własnej bramki, no ale tak się nie stało. No pewnie Ty tam lepiej, Jarku, wszystkich zawodników drugiej Wisły Płock znasz, to możesz, jak odwiniesz, zobaczyć, który z nich tutaj, no troszkę zaspał, mam wrażenie, bo ja bym na miejscu trenera miał jakieś pretensje o to zagranie tam, że tak dosyć łatwo dał się okiwać. No ale dobra, wracamy do gry, patrzymy na to, co się będzie dziać dalej. Tutaj bez żadnych problemów piłka przejęta przez Antoniego Borkiewicza. I on będzie wznawiać ją do gry. Świdzikowski. Pewnie jakby tak, wiesz, popatrzeć na doświadczenie piłkarzy, no to Wisła ma mniej zawodników z tą grą na najwyższym poziomie. No my mamy więcej emerytów, jako KTS weszło, czyli Igora Lewczuka czy Maćka Świdzikowskiego, ale ci emeryci jeszcze potrafią być, powiedziałbym, całkiem dynamicznie. Nie ma co się oszukiwać, że zapewne czy Lewczyk, czy tak jak o niektórych innych zawodnikach, choćby, nie wiem, Bartek Urbański, to spokojnie by sobie znaleźli jeszcze klub na poziomie centralnym. Więc ten poziom, na którym obecnie występuje KTS weszło, no to nie do końca chyba oddaje po prostu jakość tych zawodników, o czym świadczą ostatnie wyniki tej drużyny, bo Ty tutaj doskonale się orientujesz, to przypomnij, jak to wyglądało w zeszłym sezonie, jeśli chodzi o tę drużynę. No tak, komplet zdobytych punktów, bardzo dobre mecze KTS-u, tak naprawdę no przerastaliśmy tę ligę, myślę o przynajmniej dwie długości, no ta czwarta liga jawi się jako dużo większe wyzwanie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Myślę, że na to dzisiejsze spotkanie akurat jechałem samochodem ze słynnym hollywoodzkim aktorem Chrisem Stanem Kanem.
panem i tutaj wszyscy byli nieco zestresowani tym, co się może w Płocku wydarzyć, mając świadomość, że Marek Saganowski kilku swoich piłkarzy jednak do boju dzisiaj z pierwszej drużyny posłał. Próbuje tam presować Neumann bez efektu, ale też mocno, szybko, dynamicznie starają się biegać piłkarze KTS-u Weszło. Widzieliśmy przed chwilką Machalskiego, od niego dużo zależy, jeżeli chodzi o drugą linię, a teraz też dobrze Sałczek, który pewnie gdzieś potencjalną kontrę Wisły Płock w środku pola zatrzymał. No póki co Wisła Płock średnio aktywna w tym spotkaniu, bo tak naprawdę mieliśmy dwie, trzy szarpane akcje na boku i troszkę tej składnej gry brakuje, ale teraz właśnie mamy zagranie na lewą stronę do Drapińskiego, ale piłka jednak opuściła boisko i od autu KTS Weszło. Tak, nie zmieścił się Drapiński tutaj w boisku, a zatem Świątek będzie rozpoczynać. Tak jak wspominałem, nieco z przymusu przesunięty na prawą stronę boiska. Na razie nie ma jakiejś wielkiej szkody w związku z tym dla KTS-u Weszło. To nie jest jego nominalna pozycja. Jest Igor Lewczuk, tak nieśmiało podbiegający do niego Sebastian Strudzik. Również bardzo wysoki napastnik. Tak, właśnie co... chciałem powiedzieć, że tutaj tacy dwaj strzeliści jak gotycka katedra, zawodnicy z przodu, jeżeli chodzi o Wisłę. No jest to nietypowy widok, widując Strudzika generalnie na boku boiska. Właśnie biorąc pod uwagę jego aparycję. Teraz akurat już zszedł bliżej środka boiska, a cofnął się Szczutowski, który zagrał do tyłu. I teraz mamy przegranie na prawą stronę. I zdaje się, że Chrupała teraz właśnie na tym prawym skrzydle. Zapewne będzie szukał zejścia do środka po dryblingu. A jednak nie, do końcowej linii. I niestety nic z tej akcji nie wyszło. Był kiedyś taki film o jeden most za daleko i tutaj chyba o jeden zwód za daleko Pawła Chrupały generalnie dosyć dobrze podciągnął tą akcję pod linię końcową, ale troszkę już mu boiska zabrakło. Nie spieszą się piłkarze KTS-u Weszło, Antoni Borkiewicz, a więc ten najmłodszy z zawodników, jakich dzisiaj oglądamy w drużynie gości, bo jest to chłopak urodzony 17 sierpnia 2003 roku, a więc zawodnik, który w tym roku kończy 21 lat, natomiast nie jest to oczywiście nic niezwykłego. Wczoraj w systemie audiodeskrypcji w Kanalu Plus miałem okazję komentować mecz ŁKS-u z Koroną, gdzie bramkarz ŁKS-u Bobek no, jest rocznik 2004 i też fantastycznie sobie radził w bramce i myślę, że dzięki niemu ŁKS to spotkanie między innymi wygrał. Tymczasem Machalski faulowany, Szymon Leśniewski tym zawodnikiem, który przewinił więcej młodszych piłkarzy w drużynie z Płocka, no bo 2004 rocznik Igor Drapiński, ale to już jest doświadczenie na poziomie centralnym i właśnie Leśniewski, który dzisiaj jest najmłodszy, bo to jest chłopak 17-letni. Tak, Szymon Leśniewski jeszcze niedawno strzelał bramki w Centralnej Lidze Juniorów. W połowie zeszłego sezonu przesunięty do Wisły 2 Płock. Tak, tam wszedł, można powiedzieć, z buta. W moment tak naprawdę zwrócił uwagę też sztabu pierwszej Wisły Płock. No i teraz już można powiedzieć, że został włączony do dorosłej drużyny, chociaż wiadomo, że z tymi minutami na razie jeszcze będzie ciężko. W związku z tym jest jednym z tych zawodników, którzy tych minut będą szukać póki co jeszcze w drugim zespole. Ale teraz Drapiński świetnie na lewej stronie zagrywa w pole karne i tam dobra interwencja. Tutaj musisz mi pomóc. Wydaje który mi się, numer? Bo Igor Lewczuk. Igor Lewczuk. No tak, Igor Lewczuk i dobra interwencja to są rzeczy, które z reguły chodzą w parze, choć też to zdrowie już nie takie jak u 20-latka, bo w zeszłym sezonie zdarzały się takie mecze KTS-u, gdzie Igor Lewczuk był po prostu ekspertem i gdzieś tam razem komentowaliśmy, bo nie było jakiejś wielkiej siły i tutaj możliwości grania, ale jak zaleczył uraz, to już teraz wygląda dobrze. Mamy stały fragment gry dla Płockiej Wisły. Jest Bartek Zynek. Zynek z dośrodkowaniem, troszkę za mocny. Wyrzucająca ta piłka kolegów z drużyny z okolicy pola karnego. Kuba jeszcze Strudzik. Strudzik, Strudzik i tutaj nafciarze się obronili, bym powiedział. No prawie 12 minut tego spotkania za nami, jest dosyć ciekawie. Sporo się dzieje, też około 1000 osób już na naszym live, które obserwują to spotkanie. Oczywiście zachęcamy do tego, aby tutaj innych znajomych gdzieś na YouTube Płockiej Wisły przywoływać, żeby te inauguracje KTS-u w czwartej lidze oglądać. Pozycja spalona, tutaj zdecydowanie takie miałem wrażenie, chociaż... Sędzia chyba nie zauważył, mam wrażenie, bocznego arbitra. Tutaj doszło do pewnego rodzaju braku komunikacji. Błyskawicznie boczny arbiter faktycznie podniósł tę chorągiewkę. No i czekamy, jak teraz KTS rozpocznie grę. Na razie tempo tego spotkania całkiem niezłe. Sporo się tutaj dzieje. Pytanie, czy tak będzie wyglądać ten mecz do końca pierwszej połowy. Nie miałbym nic przeciwko temu. Teraz dosyć łatwo stracona piłka przez kapitana KTS-u Weszło, czyli Bartłomieja Urbańskiego. Też i Chrupała niestety zbyt łatwo traci tę piłkę. I od razu mamy przyjęcie i budowanie akcji od środka. Dobry przerzut.
chciałem powiedzieć, że dobry przerzut jednak. Zaufałeś, że Machalski z jego ułożoną prawą nogą dobrze przerzuci. Ja też tak myślałem, ale myślę, że zadziwił w tym momencie Maciek sam siebie i to niekoniecznie pozytywnie. Dobrze na wciarze. To jest ten moment. Rusza, ale też świetny, ambitny powrót. Trzeba powiedzieć, że Sałczek jak na razie bardzo dobrze widoczny w tym spotkaniu, bo strzelił gola, ale też biega po całej długości boiska. Z tym zawodnikiem miałem zagwozdkę jedną przed spotkaniem. Byłem przekonany, że ma na imię Cezary. Tymczasem on jest tutaj, widzimy w ekstranecie, wpisany jako Czarek. Więc jako jakbyś Czarek mógł to zweryfikować. To, ja ci powiem tak, ja nie mam aż takiej wiedzy o każdym zawodniku KTS-u weszło. Może po prostu nie lubi tej pełnej formy. Ja znam na przykład dziewczyny, które mają na imię Katarzyna albo Magdalena i nienawidzę takich form i wolą Kasia albo Madzia. No może z Czarkiem jest tak samo. Podpytamy go, jak będzie ku temu okazji, a teraz już z lewej strony właśnie Sałczek przy piłce. No i czekamy, co on tutaj wymyśli. Autor jedynego gola. Możecie sobie odwinąć się na YouTubie gdzieś tam, jak do tej bramki doszło. Troszkę tutaj obrona Wisły Płock zawaliła, tak. No jeden z obrońców się nie popisał. Myślę, że też Bartek Gradecki, bramkarz z takim potencjałem, mógł się zachować w tej sytuacji lepiej. Świdzikowski. Że Bartek Gradecki na pewno ma sobie i trenerom sporo do udowodnienia, jednak w zeszłym sezonie sporo tych szans dostał na poziomie ekstraklasy. Trochę bramek niepotrzebnych, wpuszczonych, tych tak zwanych centrostrzałów. Tam trafiły się dwie takie sytuacje, kolejka po kolejce i potem to miejsce w klatce niestety stracił. No i od nowa musi tę pozycję w naszym klubie sobie budować. Tak, parę bramek rzeczywiście Bartka Gradeckiego konto obciążało, to się nie oszukujmy. Myślę, że trenerzy gdzieś tam ostatecznie znowu postawili na to doświadczenie Krzyśka Kamińskiego, na ten jego duży spokój. Tymczasem znowu ruszają lewą stroną. Leśniewskiego ze Szczutowskim. Szczutowski teraz bardzo dużo miejsca na lewej flance. Biegnie do linii końcowej i niestety, albo istety, będzie w każdym razie rzut rożny. A ty mi powiedz, bo ja pamiętam, jak w Wiśle Płock przed laty grał napastnik o nazwisku Szczutowski. To był taki Rafał. On był na takim poziomie, że trochę grał, trochę nie grał. Gdzieś tam się koło pierwszej ekstraklasy kręcił. To jakaś rodzina, czy też nie wiesz? Bo ja... Szczytniewski może. Boże, masz rację. Szczytniewski Rafał, a nie Szczutowski. To mój błąd. No jest to teraz arbiter tutaj w tak? okolicach. A, proszę bardzo. Płocka. Nie, nieraz zresztą sędziował nasze mecze w Celiotkach na przykład. A hej, okej. Syn Sebastian gra teraz na poziomie, zdaje się, drugiej bądź trzeciej ligi, a drugi syn sędziuje na poziomie trzeciej ligi. Także czyli rodzinny biznes piłkarski, zdecydowanie. Tymczasem Szymon Leśniewski ładnie sobie zgasił tę piłkę, strzelał sprzed pola karnego, licząc, że trafi w światło bramki. No i gdyby rzeczywiście ta piłka leciała w światło bramki Antoniego Borkiewicza, to potrafię sobie wyobrazić, że mogłaby to być groźna sytuacja. No ale oczywiście taką trochę gdybologię uprawiamy. Miał tam miejsce i czas przede wszystkim, żeby rzeczywiście 17-latek zgasić sobie tę piłkę, ale żeby ją ułożyć. Ważna próba. Tak, tutaj trzeba mu to przyznać, że postarał się, żeby trafić. No i znowu rozpoczynają zawodnicy KTS-u Weszło. Jakim wynikiem by się ten mecz nie skończył, to na pewno przejdzie Arek do historii klubu z Warszawy, no bo rzeczywiście pierwsze spotkanie, przypomnijmy, w naszej historii na poziomie czwartej ligi. Mikołaj Neumann. Sałczek teraz dobrze zablokowany tam przez grającego z numerem 17 Kubę Witka. Witka, który w ostatnim sezonie też sporo doświadczenia na poziomie centralnym. Ostatnio Ruch Chorzów, z kolei wcześniej GKS Bełchatów czy Radunia Stężyca. Także też to jest jeden z tych zawodników, którzy już jakieś doświadczenie mimo młodego wieku, bo to jest chłopak wciąż 21 lat, już to doświadczenie ma. I znowu Świdzikowski, proszę bardzo, to jest też to doświadczenie, o którym teraz mówiliśmy. Dosyć łatwo wymienięty Sebastian Struzik, Igor Lewczuk, Kuba Świątek. Tutaj teraz zdecydował się ruszyć prawą stroną boiska, ale akurat byliśmy blisko tej sytuacji i widzieliśmy, że tam troszeczkę Szymon Leśniewski chwytał za prawy bark prawego obrońcę KTS-u Weszło, więc ten rzut wolny akurat się należał. No i musi Szymek trochę uważać, bo to już jest jego taki drugi, trzeci faul. Co prawda, można powiedzieć, mało groźny, ale myślę, że sędzia na pewno ma to w pamięci i żeby tutaj Leśniewski się nie doigrał w końcu to kartonika nie zobaczył. Słuchaj, takie mało groźne faule czasami bywają bardzo niebezpieczne, o czym przekonał się tydzień temu w meczu Ekstraklasy w Gliwicach z Ruchem Chorzów Mokrzycki z ŁKS-u, bo on dostał dwie bardzo głupie żółte kartki i w efekcie wyleciał z boiska, osłabiając swój zespół na ostatnich kilkanaście minut. Także to absolutnie tutaj, szczególnie grając na takiej pozycji, jak gra właśnie Leśniewski, trzeba troszkę gdzieś tam de facto momentami to Mokrzycki dokładnie te emocje powściągnąć, bo to się może skończyć rzeczywiście jakimś wykluczeniem. Jest Gradecki, tutaj gdzieś rozkłada ręce Adam Szanowski, pokazując, graj do mnie. No i właśnie, piłka zagrana do zawodnika, którego kibice Wisły doskonale znają z pierwszej drużyny. Drapiński, czy on będzie dośrodkowywać? Kapitalna ta wrzutka, nie było komu zamykać na nieszczęście płockiej Wisły tego dośrodkowania.
No szkoda, że tam zabrakło Szczotowskiego przede wszystkim w tym polu karnym, ale Adrian też ma to do siebie, że często schodzi czy do boków, czy trochę do środka, no i niekiedy właśnie brakuje go tam, gdzie napastnik być powinien. Mamy rzut wolny dla Wisły Płock. No teraz jakby troszkę uspokoili, jakby złapali taką większą kulturę gry na wciarze. Pytanie, czy to będzie mieć przełożenie na kolejne minuty tego spotkania. Jeszcze nawet połowa pierwszej połowy nam nie minęła. Znowu zaczyna nieco padać. Nie wiem, jak było w Płocku, ale nasza droga dzisiaj z Warszawy, no to w 80% taki solidny deszcz dzisiaj padał. Zresztą nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, bo jak zerkaliśmy sobie wczoraj czy przedwczoraj na prognozy, to było widać, że to będzie raczej mokre spotkanie, że tak powiem. Ale tak, w Płocku hip-hop festiwal zakończony. Jury tak. Zakończony, także teraz już może padać. Tak. Dokładnie. Wszystko, co najważniejsze w latem się zakończyło. Ja żałuję, że nie byłem w tym roku na Audio River, nie miałem okazji, a to rzeczywiście jest fantastyczna impreza, tylko czułem takie, wiesz, wyrzuty sumienia, bo znajomi wrzucali na Instastory, że o Jezu, jak super, jak fajnie, jak mega, no a nie miałem takiej okazji. A też wielu osób oczywiście przyjechało spoza Płocka. Myślę, że jedna z najlepszych promocji miasta możliwych. No właśnie chciałem powiedzieć, że nie ma co ukrywać, że właśnie czy festiwale, oprócz klubów sportowych, czy piłki ręcznej, której zdaje się jesteś większym fanem. Wiesz co, tak kocham 51-49 piłkę ręczną, nie? No tak, jest, tak wiesz, takim lekkim wskazaniem. Ale to pewnie dlatego, że ja na pierwszym meczu Wisły teraz znowu wyjdzie, jaki jestem stary, to byłem jeszcze zanim się urodziłeś i to parę lat wcześniej, więc to jest dla mnie jakby no pierwszy sport. Teraz po prawej stronie bardzo ładnie, Chrzanowski tutaj je przerzucił. Coraz mocniej ten deszcz nam pada, coraz bardziej przeszkadza na wciarze w ataku pozycyjnym. Pytanie. I ponownie przy piłce. Prawie przy piłce był Leśniewski, no i kolejny faul właśnie Leśniewskiego i to jest to, o czym mówię, żeby te faule się tak nie zebrały. No tak, sędzia w pewnym momencie może już za którymś razem może tą kartkę choć pokazać. Choć akurat był mniej złośliwy faul niż te dwa ostatnie. Wiesz, w naszych piłkarskich realiach często dochodzi do absurdalnych fauli. Wczoraj też złe przyjęcie piłkarza ŁKS-u, odskoczyła mu piłka od nogi i tak naprawdę próbując atakować piłkę, sfaulował rywala. Kiewicz przejął futbolówkę w środku pola, odegrał do kolegi i tam jednak nie ma faulu. I od autu Wisła Płock. Tak, znowu Czarek Sałczek tym zawodnikiem, który starał się to ruszyć. To najbardziej aktywny zawodnik KTS-u w tym meczu. Jak na razie zdecydowanie. Prawą stroną próbują przebić się na wciarze, ale też tam zdecydowanie bliżej do piłki miał Maciek Świdzikowski i nie ryzykując posłał piłkę na aut. I znowu Wiślacy na połowie KTS-u weszło. Przypomnę, to pierwsze spotkanie Forbet czwartej ligi w tym sezonie. I tam, nie no wiem, właśnie. Nieporozumienie chyba bramkarza z obrońcą i mał włos, tam nie mieliśmy bramki samobójczej. Tak, Świątek nie porozumiał się z Antkiem Borkiewiczem, tutaj niby ten sam rocznik 2003, niby ta młodzież powinna się potrafić dogadać, ale tym razem to się po prostu nie wydarzyło i rzeczywiście z pół metra obok lewego słupka ta piłka przeleciała. Pytanie, jak teraz będzie wykonany stały fragment gry przez nawciarzy? Przy piłce Paweł Chrupała, czyli mocna, dochodząca piłka lewą nogą i myślę, że gdzieś tam na głowę czy Strzyzika, czy Szczutowskiego. No to popatrzmy, Chrupała i mamy bramkę. Wyrównanie, Grzegorz Wawrzyński. 1-1, czyli troszkę tak jak się spodziewaliśmy. Dobre dośrodkowanie Chrupały ze stałego fragmentu gry. Chociaż tutaj wywołałem do tablicy Strudzika i Szczutowskiego, a piłkę do bramki pakuje Grzegorz Wawrzyński. Tak, patrzymy sobie na powtórkę tej sytuacji, a właściwie korzystamy z tego, że YouTube jest nieco opóźniony. Tym zawodnikiem, który tam nie skakał, mam wrażenie, razem z Wawrzyńskim był Igor Lewczuk, to znaczy jakby tak nie podjął próby walki w powietrzu z zawodnikiem Płockiej Wisły, potem tylko tak kwaśno się gdzieś uśmiechnął i odwrócił do swoich kolegów Igor Lewczuk. No mamy remis, a co za tym idzie? Mamy kolejne emocje, moi drodzy, a więc tym bardziej warto oglądać to spotkanie. A tak jak mówiliśmy o niektórych zawodnikach Wisły 2 Płock, że tutaj ten ma doświadczenie z ekstraklasy, ten z pierwszej, ten z drugiej ligi, to Grzegorz Wawrzyński akurat to jest nieco starszy zawodnik od kolegów, bo rocznik 9-5, ale też w nogach ma rozegrane dobre kilka sezonów po 30 meczów na poziomie drugiej i trzeciej ligi. Niedawno wrócił, można powiedzieć, do domu, bo jest naszym też wychowankiem. No ale to jest taka stała praktyka, jeśli chodzi o drugi zespół, bo zresztą niedawno podpisany też Dawid Jabłoński, czyli kolejny zawodnik, który już na takie, nie chcę mówić, że na stare lata, bo to jest 28 lat, nie, tym bardziej jeśli... tym bardziej przy mnie się tak głupio mówić, rozumiem. Ale wiadomo o co chodzi. Tak, jasne. Teraz już prawa strona, Urbański. Pytanie też, jak KTS weszło, zareaguje na stratę tego gola. I teraz Truzik, bardzo dużo miejsca, prosto pada piłka do Szczutowskiego jednak. No nieudane to podanie. Tak, przeczytał to wszystko Maciej Świdzikowski. To jest to doświadczenie, o którym mówiliśmy wcześniej. On potrafi antycypować, wie jak się ustawić.
pracuję na tą kartkę. Na razie natomiast tak powiedzmy na takim delikatnym kontakcie ze Świątkiem. Tak, tak. My tutaj mamy, słuchajcie, te linie boczne troszkę, powiedziałbym, ograniczone widokowo, bo wy sobie wszystko widzicie z poziomu pierwszego piętra, a my jesteśmy na parterze i nam troszkę ławki rezerwowych zasłaniają tę widoczność. No tutaj mamy, musimy Państwu powiedzieć, nowoczesne, ekstraklasowe ławki teraz. Tak? W bocznym boisku. O, panie. No dobra, to... Chociaż trzeba przyznać, że rzeczywiście dość na tę chwilę przynajmniej niefortunnie ustawione, bo tych bocznych linii, tak jak tutaj Kamil powiedział, no mówiąc wprost, nie widzimy. Dlatego ja, słuchajcie, wziąłem teraz parasol i tak trochę się wychylam spoza naszego stanowiska, żeby móc wszystko dostrzec. Igor Lewczuk, jest zagranie do Gikiewicza, no nie podjął tutaj próby walki w powietrzu Łukasz Gikiewicz, jakby był trochę przyspawany do ziemi. Leśniewski nie opanował niestety piłki w środku pola i mamy interwencję Drapińskiego. Tutaj widziałem, chciał się popisać ładnym przyjęciem. Drapiński niestety... się chciał popisać, ale niestety Drapiński mi niezbyt dokładnie podał. Już Świątek, jest odegranie do Igora Lewczuka. Połowa pierwszej połowy, już nawet nieco ponad za nami. KTS weszło na samym początku tego meczu, koło 7 minuty. Objął prowadzenie po strzale Czarka Sałczka, no ale po znakomitym dośrodkowaniu Chrupały do siatki trafił kapitan drużyny, czyli Grzegorz Wawrzyński, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy, że on z tą opaską kapitańską dzisiaj biega. Przypominamy tutaj, skoro jest można powiedzieć połowa tej pierwszej połowy, zostawiajcie subskrypcję na naszym kanale, łapkujcie, komentujcie to spotkanie, bo tak naprawdę te wszystkie transmisje są robione przede wszystkim dla Was. Neumann do Gikiewicza, ale tutaj nie zdołał opanować piłki. Łukasz Gikiewicz znowu dobrze popracował w defensywie Grzegorz Wawrzyński, w efekcie czego Bartek Gradecki bez żadnych problemów tę piłkę przejął. No i teraz to on będzie ją wprowadzać do gry na wciarze. Starają się presować już gdzieś tam na 30, 40 metrze od bramki Płocczan. Zawodnicy KTS-u dobre rozciągnięcie na prawą stronę. Świdzikowski wyprzedza Krzyżańskiego. Krzyżański teraz dobrze przyjmuje tę trudną piłkę. Na skrzydle Chrupała, dośrodkowanie w pole karne. Tutaj chciał główkować Szczytowski, jednak ten pojedynek przegrany. Ale walczy jeszcze z kolei Witek. I sędzia dopatrzył się tutaj faulu, z czym zdecydowanie nie zgadzają się na wciarz. Tak, faulu na Urbańskim, bardzo blisko całej tej sytuacji arbiter. Zdaniem Płotczan to powinien być rzut wolny dla nich. No gdyby w drugą stronę tutaj odgwizdał sędzia główny, to znowu byłaby znakomita okazja do tego, żeby mniej więcej z 25, 27 metra oddać strzał. Natomiast nie ma co tej gdybologii uprawiać, bo tak się po prostu nie stało. Ja przypomnę, że dzisiaj KTS weszło bez dwóch swoich ważnych zawodników, bez naszego członka także sztabu szkoleniowego, czyli Marcina Burkharda, który jest tutaj, ale z powodu kontuzji raczej szanse, że zagra, są nie za duże. Często tam pełnił funkcję właśnie bardziej tak, trenera, widziałem. Takiego bardziej trenera, jest na tej ławce rezerwowych jako tak zwany straszak, jak to się mówi, a nawet jako straszak nie ma Kuby Koseckiego, no bo on też doznał kontuzji i jeszcze przez jakiś czas go nie zobaczymy, a Kuba zawsze wprowadza, powiedziałbym, nie tylko taki element kolorytu do grania, ale też kiedy ma dobry dzień, to ciągle gra na wysokim poziomie, lubi się pokłócić, lubi się poszarpać, zawsze coś się dzieje, jak jest Kuba na boisku. Dzisiaj już mi go brakuje, szczerze mówiąc. No właśnie, już mi go troszkę brakuje, bo na pewno by tutaj jakaś mała zadymka była. Świątek do Igora Lewczuka. Lewczuk atakowany przez Struzika, ale też dosyć spokojnie odgrywa sobie tę piłkę do Borkiewicza. Cały czas na wciarze walczą wysoko w powietrzu. Mamy rzut wolny dla zawodników z Płocka. No nie jest to na razie, jak chyba się z mną zgodzisz, wybitny mecz Łukasza Gikiewicza. Niewidoczny jest właściwie napastnik. Szczerze, to zwróciłem na niego uwagę teraz, kiedy złapał piłkę w ręce i odstawił ją w okolicach koła boiska. No ale cóż, no jest, tak jak to mówiłeś, jest to doświadczenie, być może wystarczy potem, że dostanie jedno podanie, jedną piłkę i od razu będzie miał szansę umieścić ją w bramce, no ale z mojej strony oby nie. Ci, którzy śledzą losy KTS-u weszło, zdają sobie sprawę też, że w duże buty musi wejść Łukasz Gikiewicz. Oczywiście jako piłkarz osiągnął więcej niż Daniel Ciechański, no ale Daniel Ciechański było, nie było, legenda KTS-u weszło, pierdyliard strzelonych goli, ja już nawet tego nie będę liczył, bo tego sprawdzałem było... Sprawdzałem ostatnio, no, w zeszłym sezonie 75 bramek. No właśnie, więc to... Jest to totalnie chory wynik, no i tak momentami wyglądało, jak w niektórych meczach jakby grał po prostu z dzieciakami z przedszkola, z taką łatwością strzelał gole Ciechan, no i też Łukasz daje sobie sprawę z tego, że nie będzie łatwe, szczególnie poziom wyżej, żeby wejść w jego buty. Teraz już znowu próbują na wciarze, świetnie Świątek. Zagranie Leśniewskiego.
I właśnie Gikiewicz pod presją Chrzanowskiego i Witka dobrze jednak odegrał do kolegi. Z kolei Machalski teraz mocno potraktowany przez Drapińskiego tuż obok nas. I tak się zastanawiałem, czy to nie będzie kartka dla Drapy, ale jednak nie. No takie wejście zdecydowane Igora Drapińskiego. Dosłownie metr od nas to się wydarzyło, więc Maciek jeszcze podyskutował z sędzią, no ale zaczynamy od linii bocznej. Blisko tutaj jest strefy zmian. Nawciarze teraz głową starają się wyjaśnić tę sytuację. Próbowali przerzucać zawodnicy KTS-u, weszło. Ile tego grania już za nami? Prawie 28 minut. Także no, szybko ten mecz leci. Płocczanie no też szybko atakują. Miejsca. Wybiega mu Leśniewski na lewej stronie. Troszkę chyba wyrzucony młody zawodnik i też zbyt głębokie dośrodkowanie. No właśnie, jakby wszystkie dośrodkowania im wychodziły tak jak chcą, to by nie grali w czwartej lidze, też możemy powiedzieć, po prostu czasami tak to się dzieje. Teraz... Nie każda wrzutka jest taka jak ta Chrupały przy bramce. Dokładnie, Antoni Borkiewicz teraz spokojnie będzie rozpoczynać grę. Nawciarze już starają się presować, już podbiegać do zawodników KTS-u. Weszło tymczasem Gikiewicz, faulowany tutaj. Wiesz, ci doświadczeni zawodnicy mają to do siebie, że faktycznie, mówię o napastnikach, potrafią tę piłkę przetrzymać, potrafią poczekać na kolegów, potrafią się zastawić dokładniej i sfaulować. I to jest na pewno też gdzieś tam istotna rzecz, że akurat Łukasz Gikiewicz na siłą rzeczy potrafi te wszystkie rzeczy, o których teraz mówiliśmy. KTS weszło. Szukamy Sałczka. On jest po lewej stronie. Ma piłkę na lewej nodze, ale znakomicie tutaj znowu Wawrzyński, będący takim sercem tego zespołu, jeżeli chodzi o drugą Wisłę w obronie. Może jeszcze jedno dośrodkowanie i znowu Wawrzyński. Tak, tak, świetnie tutaj rzeczywiście wyjaśnia. Łukasz Gikiewicz nie zdołał go pokonać. Ma problemy w tych pojedynkach powietrznych, choć jest wyższy od Wawrzyńskiego, moim zdaniem Gikiewicz, jak tak sobie na nich dwóch patrzy o kilka ładnych centymetrów. Wawrzyński akurat jak na stopera nie jest przesadnie, bym powiedział, wysoki, bo jest to zdaje się 1,84 m, więc są wyżsi środkowi obrońcy, ale już właśnie Grzesiek pokazał, że mimo to grać głową potrafi. I teraz faulowany kolejny z zawodników płockiej Wisły, Dawid Krzyżański, a więc piłkarz, który urodził się w 2001 roku. Z debiutem w Ekstraklasie również, swoją drogą. Kiedy grał? Z debiutem zdaje się dwa sezony temu, o ile dobrze pamiętam. Mecz kwadrans rozegrany z Wartą Poznań. No i to jest ekspert bez kartki, to wszystko powiedział, więc też szanujemy. Tymczasem Chrzanowski i faulowany jeden z piłkarzy płockiej Wisły. Czy to był Drapiński? Tak, ta współpraca tych dwóch zawodników na pewno dzisiaj będzie pewnego rodzaju wyzwaniem w trakcie tego meczu dla KTS-u weszło, bo obaj z tym doświadczeniem na poziomie centralnym i obaj widać, że się dobrze rozumieją. Drapiński generalnie w tym meczu chyba zgodzi się, że aktywny po tej naszej stronie. Z kolei, tak jak mówiłeś, też Drapiński potrafi się włączyć, chociaż co ciekawe, on przychodził do nas jako środkowy obrońca, dopiero potem przestawiony na boczny sektor. I przy piłce widzimy już, że Chrupała, tylko tym razem to podanie będzie odchodzące, ale pewnie równie mocne i ja mam nadzieję, że równie celne, co to pierwsze. Tak, Paweł Chrupała już przygotowany do tego, żeby dośrodkować też blisko linii bocznej. Piotr Kobierecki, Chrupała, popatrzmy na tę wrzutkę wewniaczkiem. Kapitalnie strącają nawciarze. Ale spalony, nawet jakby ta piłka wpadła do siatki, to gol nie byłby uznany, natomiast no tam niewiele faktycznie brakowało, żeby strzelić gola numer 2. No to podanie bramki nam tym razem nie dało, ale dało nam trochę emocji, chociaż troszkę. Teraz widzimy powtórkę, to co Kamil mówił, korzystamy z tego, że jest mało opóźnienie na YouTubie. Skakał tam Szczutowski i tutaj akurat nie dojrzałem, jak to tam wyglądało dalej, jeśli chodzi o tą dobitkę. No ale w każdym razie wracamy na boisko, bo z akcją słynie już KTS weszło. Tak, Sałczek szukający jednego ze swoich kolegów. Kapitalnie to wyglądało, jeżeli chodzi o odbiór tego młodego chłopaka, ale też no, człowiek, który ma najbardziej żelazne płuca do biegania u nas, czyli Mikołaj Neumann, z kapitalnym powrotem i od razu zagraniem piłki do Igora Lewczuka. Świątek. On już 40 kilka metrów od własnej bramki szuka Urbańskiego. Dobre wejście, zdecydowane. Drapińskiego bez faulu bardzo pokazuje sędzia. Szczutowski. Wybiega mu Chrupała. Czy będzie strzelał z dystansu? Tak, Szczutowski podjął moim zdaniem słuszną decyzję, bo miał miejsce i czas, żeby spróbować. No ale też nie było to uderzenie super mocne. Tak, tak. Ten rykoszet czasami może być oczywiście olbrzymim atutem, bo jak ta piłka się odbije w jakiś przedziwny sposób. Szczególnie w tych warunkach, które mamy. Tak, tak. Ale akurat teraz na szczęście dla KTS-u i na nieszczęście dla nawciarzy tak się nie stało. Gikiewicz, o proszę, w końcu wyskoczył Łukasz w powietrze, jest pewnego rodzaju progres. Neumann kapitalnie teraz łamie z prawej strony do środka, ale... Może kasuje tę akcję też Witek. Tak, i od razu za dużo dribblingu. Szczutowskiego, jednak ten z kolei traci piłkę na rzecz Urbańskiego. Urbański, który też jest ograny na wyższym poziomie, zresztą zdaje się, że tam przygoda zagraniczna też w Holandii, z tego co pamiętam w poprzednich latach.
Tak, a teraz ucierpiał Giki w powietrznym starciu z Adamem Chrzanowskim, gdzieś tam okolice, powiedziałbym, odcinka lędźwiowego lub też to miejsce, w którym plecy tracą swoją szachetną nazwę Goboli. W każdym razie miejmy nadzieję też, że Łukasz się zaraz podniesie na ławce rezerwowych z tych zawodników, którzy go mogą zastąpić. Jakiegoś, powiedziałbym, że szalonego wyboru nie ma. 7 rezerwowych, jeżeli chodzi o KTS weszło, jeżeli chodzi o Płocką Wisłę 9, także bogatsza ta ławka rezerwowych u Was. No tak, bogatsza, ale tutaj też wracamy do tego, co mówiliśmy przed meczem, czyli sporo zawodników z pierwszej Wisły, przez co też sporo utalentowanych piłkarzy zwyczajnie załapało się dzisiaj na ławkę na to spotkanie. Bo jednak w dłuższej perspektywie ważniejsze jest to, żeby ci zawodnicy, którzy wczoraj nie zagrali, bądź też którzy zagrali mało, bądź w ogóle nie zagrali, to żeby dzisiaj odbili taką jednostkę. A teraz mieliśmy akcję Wisły, kolejną zresztą akcję na lewym skrzydle, dużo aktywniejsza ta lewa strona w tym meczu. Jednak z tego nic nie wyszło, ale przy piłce utrzymywał się tutaj jeszcze, zdaje się, Struzik. Finalnie faul Krzyżyńskiego kończy tę akcję. Tak, teraz bardzo gdzieś tam ambitnie Świdzikowski, dla niego też dzisiaj ważny dzień, bo przecież... No i bardzo ambitnie tutaj, przerwę ci tylko, ambitnie Gikiewicz dyskutował, bo aż dostał żółtą kartkę. Jeszcze żółta kartka dla jednej osoby z sztabu szkoleniowego KTS-u weszło. No właśnie, już wszystko wiemy. Tutaj nam też się może trafić żółta kartka, jak będziemy za dużo z Arkiem gadać, więc aż sami zamilkliśmy z wrażenia. I zaraz wracamy do komentarza tego spotkania. 34. minuta, ucierpiał Maciek Świdzikowski. Ja wrócę do swojej poprzedniej myśli, że dla niego to też ważny moment, bo przecież dzisiaj otwarcie, z tego co wiem, nowego stadionu Radomiaka. On jest legendą Radomiaka, więc też pewnie gdzieś tam z Płocka będzie do Radomia pędził, żeby spokojnie koło godziny 20 tak do tego doszło i żeby mógł sobie ten mecz spokojnie obejrzeć. Tymczasem już zagranie piłki przez Antoniego Borkiewicza. Jest Urbański. Bardzo dobrze w Płocku. Teraz w środkowej strefie boiska powalczył Dawid Krzyżański. Czy z tego urodzi się jakaś akcja? Niestety Leśniewski dobrze złapany pressingiem i to podanie nie doszło do kolegi. Z kolei teraz początkowo niecelne zagranie Wawrzyńskiego, ale utrzymujemy się przy piłce, bo tutaj prawym skrzynem Rucza chrupała. Ale to płaskie dośrodkowanie zablokowane i będzie rzut rożny, a ten rzut rożny wiemy, czym się może skończyć. Tak, też bardzo dobry timing Igora Lewczuka, bo gdyby nie on, to prawdopodobnie Adrian Szczytowski by doskoczył do tej piłki i kto wie, czy nie dołożyłby tylko nogi obok bezradnego Antoniego Borkiewicza. Po raz kolejny w prawym narożniku boiska Paweł Chrupała, więc będzie dokręcać lewą nogą piłkę w szesnastkę KTS-u weszło. I tradycyjnie w polu karnym też meldują się Struzik, Szczytowski, Wawrzyński, czyli ci zawodnicy, którzy głową w naszym zespole grał najlepiej, jednak to dośrodkowanie już zbyt krótkie. Tak, też czujnie Maciej Świdzikowski, to jest chyba najlepiej grający z kolei zawodnik w powietrzu, jeżeli chodzi o KTS weszło. Tak jak wspominałem kilkanaście minut temu, wiele defensyw poziom niżej przekonało się o tym brutalnie także w ataku, bo kiedy Maciek Świdzikowski pojawiał się przy stałych fragmentach gry w polu karnym, to wielokrotnie kończyło się to po prostu golami dla KTS-u weszło. Świątek. Jest prawa strona, tam Urbański, wydawało się, że był niepilnowany, no ale ciężko było znaleźć przestrzeń, żeby do niego zagrać. Szerokość boiska KTS weszło. Mało jest takiego grania na szczęście od jednego obrońcy do drugiego i takiego, powiedziałbym, zabijania czasu. Dzisiaj dużo grania do przodu z jednej i z drugiej strony. Ten mecz generalnie ogląda się dobrze, dużo się dzieje. Już tylko niespełna 10 minut do zakończenia pierwszej połowy. Gradecki. Długie zagranie teraz do Leśniewskiego, ten spokojnie, kompletnie nieatakowany w środku pola. Sporo miejsca, rozgląda się teraz na prawą stronę, czy będzie długi przerzut. Tak też właśnie się dzieje. W stronę Chrupała, ależ kapitalnie tutaj i Chrupała, genialna akcja Wisły Płock. Kapitalny przerzut Leśniewskiego, jeszcze piękniejsze uderzenie Chrupały. Tutaj jeszcze tylko powiem, że nie posłuchał swojego trenera Szymon Leśniewski i czasem trenera nie warto słuchać, bo słyszałem z takiej ławki rezerwowych tylko taki okrzyk prowadź, 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 a on zupełnie się tym nie przejął. Dośrodkował po prostu piłkę na prawą stronę pola karnego i trzeba powiedzieć, że ta wrzutka była na poziomie światowym. Nawet nie boję się tego powiedzieć, bo tak samo jak to wykończenie Chrupały, bo zgarnąć taką piłkę z powietrza lewą nogą i umieścić pod poprzeczkę, to też nie jest prosta rzecz. Mówmy się, w Ekstraklasie takich akcji za dużo nie oglądamy, jak ta, którą teraz mogliśmy obejrzeć w Forbety czwartej lidze. 2-1 prowadzi Wisła, druga Płock z KTS-em weszło. No i to nafciarze zaczynają kontrolować to spotkanie.
Naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jeśli chodzi o to, zagranie Szymona Leśniewskiego, szczególnie, że właśnie taka asysta jest mu potrzebna. To chłopak, który wciąż stawia swoje pierwsze kroki w tej dorosłej piłce. No wiesz, potrafię sobie, Arek, wyobrazić, że to go zbuduje, prawda? Bo gra przeciwko kilku naprawdę doświadczonym zawodnikom i robi coś takiego, to jest bardzo, bardzo fajne. I teraz właśnie Leśniewski, może kolejna wrzutka na fali entuzjazmu. Ale piłka jednak opuściła boisko. Ale może też to spotkanie nam się trochę otworzy w tej drugiej połowie, bo mieliśmy fragment, myślę, 20-25 minut bardzo mocnych z obu stron, a potem tak przez chwilkę się mniej działo, no ale inna sprawa, że to, co mówiłeś wcześniej, tam to możliwości na tej ławce rezerwowych, no są troszkę ograniczone. Tak, też na razie ograniczone możliwości i Gikiewicza, i Pawłowskiego przecież, który był swego czasu bardzo zdolnym piłkarzem. Teraz Machalski właśnie w stronę Gikiego. Nie udało mu się doskoczyć do piłki po raz kolejny znakomicie Grzegorz Wawrzyński. I tak się zastanawiam, że ta dwójka rzeczywiście może pokazać się po przerwie z lepszej strony. Pawłowski, ale teraz w takim prostym momencie podał, ale bardzo nieprecyzyjnie. Machalski ruszył środkiem pola i będzie żółta kartka. I tutaj rzeczywiście jest upomnienie. Machalski. W 9 minucie żółtą kartką w drużynie gości upomniany grający z numerem 29 Mikołaj Neumann. Tak, wiesz co, ja się zastanawiałem, czy to był Neumann, czy Pawłowski, bo tak naprawdę Pawłowski tym złym podaniem tutaj, zobacz, widzimy to sobie patrząc jeszcze na fragmenty meczu, stracił piłkę, ruszył tak niezbyt zdecydowanie za swoim przeciwnikiem, a z kolei wydaje się, że Mikołaj Neumann był tym, któremu nieco podłożył nogę, więc za ten atak żółta kartka się należała, to było zatrzymanie kontry, więc nie mogło nas to dziwić. No tam spore pretensje jeszcze trenera KTS weszły, jeśli chodzi o poprzednią sytuację, bo zawodnicy domagali się tam żółtej kartki w poprzednim faulu. Wydaje mi się, że tam sędzia puścił po prostu przywilej korzyści i niestety z tej akcji dla przyjezdnych nic nie wyszło. No i wyszło tak, że mieliśmy faul i żółtą kartkę w drugą stronę. Dokładnie, teraz Maciej Świdzikowski, 40 metrów od własnej bramki, on potrafi także przebiec 20-30 metrów z piłką, potrafi się włączyć do akcji ofensywnej. Gikiewicz na prawą stronę, Neumann, czy wykorzysta swoją szybkość, Neumann czy Drapiński, znakomity powrót zawodnika nafciarzy, ale jest rzut rożny dla KTS-u. I pytanie, jak Maciek Machalski go wykona? Zawodnik prawonożny, potrafi też dośrodkować idealnie. Tutaj już wędruje spokojnie Świdzikowski w pole karne Wisły drugiej Płock. Także widzimy z numerem 27 Damiana Pawłowskiego. No i pytanie, co się tutaj, moi drodzy, wydarzy? Ostatnich 5 minut pierwszej połowy tego spotkania. Forbet, czwarta liga, jesteśmy w Płocku. Na meczu Wisły 2 Płock z KTS-em weszło. Chwila skupienia teraz z obu stron. Tutaj i dośrodkowanie tam główkował jeden z naszych zawodników i wszystko wyjaśnia Chrupała przerzutem na prawą stronę w stronę Struzika, który jednak piłki w boisku nie utrzymał. Tak, Bartek Olszewski starał się do tej piłki doskoczyć. Tam też ta wrzutka Machalskiego wydaje mi się, że była całkiem niezła, jeżeli chodzi o siłę i jeżeli chodzi o miejsce, w którym spadła piłka, ale zabrakło możliwości zamknięcia po prostu tej akcji przez jednego z zawodników nafciarzy. Dobrze również powietrzu na 10 metrze od własnej bramki popracowali nafciarze. Zawodników KTS-u weszło. Za dużo meczów Wisły Płock zrobiłem i teraz wiesz, będę nazywał też KTS nafciarzami. Świątek po prawej stronie boiska. Świątek schodzi do środka. Weszło, jaki ma, bym powiedział, pseudonim, przydomek? Wiesz co, chyba nie ma takiego. Weszlaki może w taki sposób? Weszlackie mordelasy, tak się nazywają kibice? Nie chciałem tutaj proponować pseudonim Weszłaki, to ty powiedziałeś, ale... Słuchaj, no to już tak się gdzieś tam przyjęło, natomiast KTS, no nie ma takiej ksywy, takiej wiesz, takiej jak nafciarze, że to jest jednoznaczne i każdy sobie to kojarzy. Może jeszcze wszystko przed nami, może w wyższej lidze dostaniemy, a tymczasem a propos wysokich, Szczutowski przy piłce, czy będzie strzelał? Nie, szuka Chrupały, Chrupały! Znakomicie Świdzikowski. Kolejna dobra interwencja tego zawodnika, to też jest to, co ty mówiłeś, że ta dwójka obrońców robi robotę w linii defensywnej. Zdecydowanie tak. No i pytanie, jak teraz Paweł Chrupała zagra? On dzisiaj fantastycznie ułożona lewa noga, absolutnie jeden z najlepszych zawodników na boisku w tym spotkaniu. Być może nawet uznamy go za około godziny MVP. Tego nie możemy wykluczyć. Popatrzmy. Chrupała ponownie, piłka dochodząca, jednak tym razem już bramkarz KTS-u bez zarzutu.
nie miał żadnych problemów Antoni Borkiewicz z tym, żeby schować tę futbolówkę do bramkarskiego koszyczka. Też proszę zobaczyć, nie spieszy się jakoś specjalnie z tym, aby wznowić grę. Poczekał, aż koledzy ustawią się na swoich pozycjach. Świdzikowski do Olszewskiego. To też na razie nie jest jakiś wybitny mecz lewego obrońcy KTS-u. Weszło. Szukamy Neumana, ale Drapiński dzisiaj walczący z Mikołajem. No nie ma łatwej przeprawy z tym właśnie zawodnikiem Mikołaj Neumann. No tak mówiłeś o Chrupale, że być może MVP tego spotkania, ale o Igorze Drapińskim na pewno też trzeba pamiętać, bo bardzo dobry występ, jeśli chodzi o te zadania defensywne, ale też sporo z przodu nam się ten zawodnik pokazuje. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Tak, cały czas młody chłopak, który 31 maja skończył dopiero 19 lat. Tymczasem Świątek starał się wyprzedzić Struzika, ale łatwo nie było. Zabrał się z tą akcją napastnik Wisły. Natomiast już to samo podanie w bok, to powiedziałbym takie mało ekskluzywne, bo tempo tej akcji spadło. Nie wyszedł ten przerzut Struzikowi. Słucham? Nie wyszedł ten przerzut. No nie wyszedł, słuchaj. Ale nie takim piłkarzem, jak on na polskich boiskach nie wychodziły przerzuty, więc nie będę go krytykował. Tymczasem Gikiewicz już teraz szuka możliwości podania. Machalski troszkę. Wydawało się, że nie w tempo, ale proszę, gdzieś tam jeszcze Sałczek zdołał z tego nie najlepszego zagrania kolegi wywalczyć rzut wolny. Przepraszam, Pawłowski, nie Sałczek, dobrze, tutaj faktycznie Pawłowski, Świdzikowski. Trochę tak poczekał na Szczutowskiego i dał się sfaulować w okolicach środka boiska, ale musimy teraz uważać, dobre dośrodkowanie w pole karne. I tym razem, nie tak jak wczoraj, nasi inni zawodnicy, tym razem dobra komunikacja stopera z bramkarzem. A to tak padła bramka dla Lechii Gdańsk? Bo powiem ci, że szczerze, że nie robiłem swój mecz i nie oglądałem. Mówiłeś wcześniej o komunikacji w kontekście KTS-u weszło, to tam akurat Benek Czajka z Krzyśkiem Kamińskim tak nie do końca się dogadali, no i wyszło jak wyszło, ale tam się ktoś zabawił w okolicach pola karnego i będzie rzut rożny. Tak, znowu Maciej Świdzikowski z dobrą interwencją. Ja muszę sobie chyba najciekawsze fragmenty meczu Wisły z Lechią Gdańsk zobaczyć, bo nawet jakbym chciał wczoraj, to nie miałem jak. Mam usprawiedliwienie, bo robiłem równolegle inny mecz, ale ten wynik mnie troszkę zezłościł, no nie będę ukrywał. Liczyłem, że w końcu przyjdzie pierwsze zwycięstwo tak potrzebne pod Czanom, a tymczasem Szymon Leśniewski z jakimś urazem prawego barku. Miejmy nadzieję, że tam nic poważnego nie stało się najmłodszemu z zawodników, którzy dzisiaj biegają na boisku. Przypomnę raz jeszcze, chłopak z 2006 rocznika. Czy już się urodził, jak był mundial, czy nie? Zaraz sobie to sprawdzę. 29 maja, czyli tak, on urodził się już, jak były Mistrzostwa Świata, które dobrze pamiętam. Ale już nie będziemy tego smutnego tematu poruszać. Miejmy nadzieję, że Szymon Leśniewski z kolei za chwilkę wznowi, będzie mógł grać. Ostatnia minuta nam się zaczęła, jeżeli chodzi o podstawowy czas. Myślę, że sędzia około 2-3 może tutaj doliczyć. No tak, w sumie za dużo tych przerw nie było. W zasadzie, no... Przerwa była wtedy, kiedy arbiter chciał pokazać żółtą kartkę jednemu z członków sztabu szkoleniowego KTS weszło, bo czekał jak trener chyba wstanie po prostu do sędziego. No i teraz mamy małą przerwę, myślę, że te 2-3 minuty będą optymalne, a tymczasem już mamy rzut rożny dla Wisły 2 Płock. Mocne dośrodkowanie i tam główkował Struzik, jednak nie dochodzi do piłki, zobaczymy czy utrzymają boisko. Tak, chyba pozwolił jej wyjść, bo wiedział, że będzie rzut z autu dla ich drużyny. My tam nie widzieliśmy, kto ostatni dotknął piłki. Jeszcze próba dośrodkowania Krzyżańskiego, ale tutaj Igor Lewczuk wyjaśnia sytuację. Z szansą na kontratak KTS weszło, rusza Sałczyk. Ależ tutaj. Zmarnowane kompletnie. Tak. No i może być rekontra, bo jest Szczutowski na wysokości pola karnego. Wracają już na wciarze. Czy będzie dryblował, czy spróbuje oddać dośrodkowanie sam? Tutaj próbuje przy nim utrzymać się Świątek. Jest okazja, Krzyżański płasko jednak do koszyczka. Tak, tutaj nie miał żadnych problemów Antoni Borkiewicz. 3 minuty doliczone do tego spotkania, jeżeli chodzi o pierwszą połowę. Teraz nam pokazał arbiter liniowy. Potrwa przynajmniej 3 minuty dłużej. Machalski nie zdołał się przebić przez Igora Drapińskiego. I za chwilkę to Maciej będzie rozpoczynać tutaj dosłownie metr od nas grę. I tak tylko dodam, że Leśniewski już wrócił na boisko, także ten uraz prawdopodobnie barku, bo tak to z naszej perspektywy wyglądało. Okazuje się... Przynajmniej na razie, niegroźny. Jest Świdzikowski do lewej strony. Olszewski, szukamy teraz podania. Nie, to był Urbański, poszukał Sałczka. No i pytanie, czy Sałczek utrzyma się przy tej piłce? Przewrócił się już, ale jeszcze zdołał zagrać do Pawłowskiego. Czy KTS weszło? Jeszcze z jakąś akcją? Być może z golem do szatni. Sałczek ma piłkę na prawej nodze. Sałczek teraz zgrywa z jednym ze swoich kolegów. Sałczek, ależ rozmontowali z Pawłowskim. Jednak nie, jednak na wciarze się w tym wszystkim połapali. No i tam zderzenie dwóch zawodników Krzyżańskiego, nie dojrzałem akurat z kim, jeśli chodzi o KTS weszło, ale sędzia chyba interpretuje to jako faul w naszą stronę.
Tak, nafciarze będą rozpoczynać za chwilkę tę akcję. Dosyć dynamiczna próba wyjścia gdzieś z własnego pola karnego. Takie miałem wrażenie jednego z piłkarzy Orlen Wisły drugiej Płock. No i co? I za chwilkę będzie Gradecki rozpoczynał granie. Na szczęście ta murawa nie jest jakimś wielkim problemem. Mam takie wrażenie na razie dla piłkarzy, bo tak jeszcze na samym początku naszej transmisji o niej mówiliśmy, że niektórzy zawodnicy KTS-u weszło, czuli lekki stres z powodu tego, że gramy na sztucznej murawie, ale chyba generalnie wygląda to okej. Plusem sztucznej murawy jest przynajmniej to, że ta murawa jest równa, no bo wiadomo, szczególnie jak wy też jeździliście w poprzednich latach, czy po A-klasach, czy po piątych ligach, no to pewnie przyznam, oj, że panie, zdarzały się takie boiska, że wiesz, między jednym polem karnym a drugim było 30 metrów różnicy wysokości. No i man, ale to ja pamiętam, jak jeździłem jako sam junior Petrochemii Płock, to tak bywało tutaj, wiesz, w okolicznych wioskach. Tymczasem, no i man, bardzo ładnie, do lewą stronę. Czy to będzie akcja, która przyniesie KTS-owi szczęście? Urbański, ale bardzo, bardzo nieprecyzyjna ta wrzutka wyrzuciła z pola karnego Łukasza Gikiewicza. I wyjaśnia teraz tę sytuację Igor Drapiński i chyba falowany tutaj był Szczytowski, tak też jednak interpretuje to sędzia. Kiwnął głową z niezadowoleniem Igor Lewczuk. Chyba wiesz co, najgorzej tak myślę sobie było w Starośrebach, że tam było takie boisko, które mimo że grałem tam 20 parę lat temu, to jeszcze je pamiętam. Tak? A my akurat lubimy tam jeździć. Tak? A to może się zmieniło, słuchaj, po czasie. Wiesz co, bo tam stadion ma, znaczy raz, że to miejscowość jest niedaleko Płocka, dwa, stadion ma o tyle fajne warunki, że nawet kiedy my transmitujemy mecze Wisły 2 Płock domowe, to tam sobie pozwalamy na też transmisję wyjazdową, bo można tam odpowiednio wszystko sobie rozstawić. Czy ta drużyna nazywa się jeszcze Świstak Starośreby, tak? To się nie zmieniło, dobrze. No to moi drodzy, jeszcze chwila dosłownie, pewnie około 30-40 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Przypomnę, że Wisła Druga Płock prowadzi z KTS-em, weszło 2-1, mimo tego, że to goście po bramce Sałczka w 7 minucie wyszli na 1-0, ale potem dwie znakomite akcje nafciarzy, które dały im prowadzenie. Kończymy pierwszą połowę tego spotkania, licząc, że będziecie z nami, bo wydaje mi się, Arku, że warto zostać na kolejne 45 minut. Dzisiaj przypocznę Wojsko Bydła, naprawdę dobre spotkanie, więc jestem przekonany, że wrócicie tutaj do nas za paręnaście minut, tak jak my. Przypominamy, jak na razie Wisła 2 Płock prowadzi 2-1 z KTS Weszło.
I witamy Was po przerwie. Mecz pierwszej kolejki Forbet czwartej ligi mazowieckiej. Wisła 2 Płock jak na razie wygrywa 2-1 z KTS-em. Weszło dla nawciarzy bramkę. Bramki zdobyli Grzegorz Wawrzyński i Paweł Chrupała po kapitalnym podaniu Szymona Leśniewskiego, a dla KTS-u trafił Cezary Sałczek, jeśli dobrze pamiętam. Albo Czarek Sałczek. Musimy go dopytać, jak woli być tytułowany. Moi drodzy, tutaj widzieliśmy przed chwilą, że w kierunku ławki rezerwowych KTS-u zmierzali trener Piotr Kobierecki, a także Marcin Burkhardt. Zawzięcie dyskutowali o tej pierwszej połowie, jeszcze na pewno zastanawiając się, co można poprawić w Grzegości, żeby znowu wrócić na odpowiednie tory. Pojawił się też Kuba Kosecki. Niestety dla KTS-u weszło tylko i wyłącznie w roli kibica. Jest Wojciech Hadaj.
U nas bez zmian krzyczy Wojtek Hadaj, dobrze, czyli KTS w tym samym składzie, kto tam się pojawił? Zmiana Kuba Miarka zastąpił na lewej obronie Igora Drapińskiego. Igora Drapińskiego, który rozegrał bardzo dobrą pierwszą połowę, to trzeba podkreślić. Tak, ale też wiemy, że ci zawodnicy, to o czym wspominaliśmy w pierwszej połowie, po prostu Marek Saganowski chciał, żeby zawodnik z pierwszej drużyny trochę się przetarł, trochę pograł, ale to nie o to chodzi, żeby on miał tutaj zasuwać przez 90 minut i się zmęczyć, żeby utrzymać wynik, bo no, dla drugiej drużyny ten wynik, powiedzmy, że jest sprawą drugorzędną. Zawsze priorytet ma zespół numer 1. Składy obu zespołów, przypominamy, KTS weszło w bramce z numerem 13 Borkiewicz, dalej 4 Świdzikowski, 6 Lewczuk, 10 Machalski, 11 Olszewski, 15 Świątek, 16 kapitan drużyny, czyli Urbański, 27 Pawłowski, 29 Neumann, 33 zdobywca jedynego gola dla gości Sałczek i z numerem 99 Gikiewicz. Z kolei jeśli chodzi o Wisłę 2 Płock, na szybko powiemy tak, Bartłomiej Gradecki, Grzegorz Wawrzyński i Drapiński już nie ma, bo tak jak powiedziałem, zmienił go Kuba Miarka, Adam Chrzanowski, Szymon Leśniewski, Kuba Witek, Bartosz Zynek, Paweł Chrupała, Adrian Szczutowski, Dawid Krzyżański i Sebastian Struzik. Kilku zawodników z przeszłością, albo właściwie nawet z teraźniejszością w pierwszej drużynie Wisły. My oczywiście w KTS-ie weszło, mamy kilku zawodników, nawet powiedziałbym z reprezentacyjną niemalże przeszłością, bo przecież taki Igor Lewczuk, czy Kuba Kosecki, czy Marcin Burkhardt zdarzało im się grać w kadrze. No ale dwójka z tej trójki dzisiaj niezdatna do gry na nieszczęście KTS-u. Teraz atakowany Gradecki przez Gikiewicza, ale ładnie wyszedł spod tego pressingu. Ruszają dosyć mocno zawodnicy KTS-u. Neumann z dobrym odbiorem. Neumann teraz prostopadła piłka. Fantastycznie tam wślizgiem to wszystko rozpracował Wawrzyński, ale jeszcze goście, jeszcze będzie szansa. Urbański z dośrodkowaniem, ale to niebezpieczeństwo zażegnane. Natomiast no, powiedziałbym, że tutaj zmotywowany wyszedł KTS na drugą połowę. No jest to na pewno zupełnie inne podejście do gry niż w końcówce tej pierwszej połowy, gdzie myślę, że tak od półmetku tej pierwszej połowy KTS trochę jakby, nie chcę mówić, że opadł z sił, ale na pewno spuścił z tonu, bo na pewno ta pierwsza część była w wykonaniu przyjezdnych o wiele lepsza. Zdecydowanie tak. Tych pierwszych 20-25 minut obiecujących być może zabrakło jeszcze trochę sił. Teraz Neumann szybko odgrywa tę piłkę w kierunku Igora Lewczuka. Igor z dalekim przerzutem kapitalnie tam wypatrzył jednego ze swoich kolegów. No i pytanie, czy był faul, czy też niekoniecznie. Czarek Sałczek zdaniem sędziego faulowany i to będzie znakomita okazja. Żółta kartka też dla Jakuba Miarki. W minucie żółtą kartką upomniany. I tak się początkowo wystraszyłem, czy arbiter tam nie pokazywał na rzut karny, ale na szczęście będzie to tylko rzut wolny, chociaż z takiej pozycji, z której spokojnie można się To ja powiem przekornie. Na nieszczęście będzie tylko rzut wolny, bo mógł być karny i mógł być remis i mielibyśmy emocje w kolejnych minutach, ale teraz też oczywiście może być ciekawie. Maciek Machalski, Mikołaj Neumann. To na szybko. Czy jest to jakiś fachowiec od rzutów wolnych? No Maciek Machalski. On potrafił naprawdę w poprzednim sezonie z dużo bardziej niekorzystnych pozycji strzelać, choć ta pozycja wcale nie jest taka korzystna, jak się zastanowimy, bo tą piłkę trzeba jeszcze przenieść nad murem i ona musi opaść, tak? Musi być wyjątkowo precyzyjne to uderzenie, żeby zmieścić, ale zobacz też, jaki mur jest ustawiony. Dwumetrowy Szczutowski, Struzik, 1,90 m. Taki mur rodem z piłki ręcznej, gdy po czasie tak się wykonuje rzut wolny. No popatrzmy, Machalski, czy to będzie uderzenie, które zaskoczy Gradeckiego? Nie, bez żadnych problemów, do koszyczka. Bramkarz Wisły drugiej Płock chowa tę piłkę. Ominął mur, ale chyba nie tak jak powinien, bo ta piłka myślę, że więcej problemów sprawiłaby, gdyby poszła nad głowami zawodników. Piłkarz poszukał troszkę innego rozwiązania, no i prosto w rękawice Gradeckiego, tak jak powiedziałeś. No pewnie wiesz, właśnie bał się, że ta piłka jak poleci nad murem, to nie zdąży opaść pod poprzeczkę, bo jednak było dosyć blisko, ale też KTS weszło obiecująco. Te pierwsze 2-3 minuty spotkania, cóż tam się wydarzyło? Sędzia musi tę piłkę rzucić, musimy wszystko zrobić zgodnie z przepisami. Jest rzut sędziowski i Gradecki, który wprowadza futbolówkę do gry. Rozciągnięcie piłki do grającego z numerem drugim tego młodego człowieka, który już... Nie, przepraszam, to nie jest z dwójką, co ja gadam? Miarka 20. Miarka 20, tak, zera mi jeszcze zabrakło, który otrzymał szybko żółtą kartkę. Teraz dwójka, czyli kapitan. Absolutnie też jedna z kluczowych postaci swojej drużyny w pierwszej połowie tego spotkania. Nie tylko dlatego, że Grzesiek Wawrzyński strzelił gola z głowy na 2-1 po tym świetnym dośrodkowaniu, nie 1-1, przepraszam, po tym świetnym dośrodkowaniu Chrupały, ale też dlatego, bo po prostu dzisiaj wyłączył jak na razie zdecydowanie z gry Łukasza Gikiewicza. Nie ma łatwego życia Gikiewicz, ale chciałem powiedzieć, że nie tylko ze względu na dobrą grę defensorów Wisły, ale też kompletnie odcięte od podań, bo mało tych piłek dostaje, ale musimy o tym za chwilę, bo teraz Machalski, znakomicie, do środka. Machalski szukał tam podania do Neumanna, ale znowu świetnie kapitan Wisły drugiej Płock z powrotem, który tę akcję przerwał. Świdzikowski. Chrupała dobrze głową do Szczutowskiego i Chrupała faulowany i tutaj małe spięcie między dwoma zawodnikami.
Tak, Chrupałła, a także Pawłowski mieli sobie coś do powiedzenia. Tutaj zahaczony, faktycznie. Widzieliśmy to doskonale. Zawodnik drużyny gospodarzy przez byłego gracza, m.in. Pogoni Szczecin, czy też Wisły Kraków. Spore pretensje jeszcze Jakub Witek miał tutaj do arbitra, ale obyło się na szczęście bez kartki i grę wznowi Wawrzyński. Tak, no też wiadomo, że jak będzie przyjeżdżać KTS Weszło na boiska czwartoligowe do różnych drużyn, to te drużyny będą się mobilizować, bo jest to zespół z kilkoma poważnymi nazwiskami. Jest to projekt, który docelowo chciałby zajść jak najdalej, więc na pewno też tutaj ci młodzi goście z Wisły Drugiej Płock dają z siebie dużo, żeby się pokazać z dobrej strony. Gradecki, teraz świetna była ta piłka, mogła dojść do Chrupały, ale przeczytał to wszystko na nieszczęście nawciarzy Olszewski. Dzisiaj tych dobrych podań sporo. Przede wszystkim zagranie Szymona Leśniewskiego z pierwszej połowy do Pawła Chrupały i przepiękna bramka na 2-1. Jeżeli włączyliście naszą relację dopiero teraz i nie widzieliście tego trafienia, to bardzo gorąco Wam polecam, żeby sobie odkręcić, bo to naprawdę był gol Stadiony Świata, ale teraz nawciarze i czy to będzie faul? Pokazuje sędzia, żeby grać dalej, że Urbański jednak Leśniewskiego nie zatrzymywał nieprzepisowo. No powiem szczerze, że chciałbym zobaczyć powtórkę. Miałem tam wrażenie, że jednak był zaczepiany zawodnik gospodarzy przez kapitana KTS Weszło. Teraz Wawrzyński, czy zagra na prawą stronę do Zynka? Tak jest, gra teraz krótko. Ten kompletnie nie zrozumiał się z Chrupałą i Szczutowskim. Zagranie do nikogo i od autu KTS Weszło. Troszkę przestało nam tutaj padać. Ta pogoda całkiem przyjemna tak naprawdę do grania w piłkę. Nie ma upału, nie ma słońca, nie ma deszczu. Koło 20 stopni. W sumie idealne warunki. Nie ma jakiegoś mocnego wiatru. Czyli sobota, godzina 14. Pogoda sprzyja do grania tak, w piłkę. Piotr Świeląg byłby zachwycony. Teraz jest już Machalski. Machalski na lewą stronę do Neumana. Neumann łamie do środka, ale szybko przyspiesza Mikołaj Neumann. Czy to będzie gol? Ma 2-2 po samotnym rajdzie. Chyba niepotrzebnie nie podawał do Gikiewicza. Znakomita szansa dla KTS-u Weszło. Zaprzepaszczona i jeszcze Machalski, Gikiewicz spalony. Pozycja spalona, ale naciska KTS Weszło Wisłę Drugą Płock. No to druga połowa nie rozpoczęła się dla Wisły Płock. Może nie tak, nie chciałem powiedzieć, że nie tak jak powinno, bo nie straciliśmy jeszcze bramki. Ale no rzeczywiście tutaj przyjezdni zdecydowanie ruszyli do ataków i jest to zupełnie inna drużyna niż ta, która schodziła do szatni. I teraz wystarczy nawet spojrzeć, jak wysoko łapią nas przeciwnicy. Tymczasem od autu teraz Bartosz Zynek, grający na nietypowej dla siebie pozycji dzisiaj prawego obrońcy. Daleki rzut autu w stronę Krzyżańskiego, ten przegrywa pojedynek. I Urbański zagrywa do Olszewskiego. Dobra interwencja Chrupały i kolejny aut. Tak, będzie rozpoczynać znowu Olszewski do Świdzikowskiego. Świdzikowski i Lewczuk. Dzisiaj współpraca tych dwóch stoperów długimi momentami wygląda dobrze, ale przy stałym fragmencie gry jednak Igor Lewczuk miał tutaj problemy z Grześkiem Wawrzyńskim, czyli z kapitanem Wisły Drugiej Płock. Tymczasem faulowany jeden z gości. No i pytanie, czy tam nie będzie kartki. Od razu zasugerował piłkarz KTS-u Weszło. Wiadomo, że lubią sobie zawodnicy pogadać, lubią pokazać sędziemu. Takim gościem, który ma na tyle dużo cały czas karyzmy, z którym nie dyskutują. Miałem wczoraj takie wrażenie podczas meczu ŁKS-u z Koroną Kielce, jest jednak Szymon Marciniak, bo jego decyzje często są przyjmowane w pokorze. Nawet jak wczoraj gwizdał karne Szymon głupio Marciniak, to głupio było z nim rozmawiać. Tylko nawet, wiesz, zagraniczni piłkarze z Korony, którzy trochę się sadzili, ale Polacy naprawdę jakby starszy brat podchodził i mówił: stary, nie podskakuj, nie ma to sensu. Głupio Szymonowi odpyskować trochę. No. Tak, tak. Bo to mogą go oczywiście zapytać, gdzie grałeś, ale on powie: wiesz, stary, kogo ja widziałem z bliska na boisku, no. Ty możesz zobaczyć tylko na FIFA. Także tak to może wyglądać. 53. minuta tego spotkania. Myślę, że generalnie oglądamy dobry mecz dzisiaj w czwartej lidze. Starcie pomiędzy Wisłą Drugą Płocka KTS-em Weszło. Nie brakuje emocji, nie brakuje bramek, nie brakuje sytuacji. Pytanie, czy coś tutaj się jeszcze wydarzy. Ja jestem skłonny zakładać, że ze dwa gole jeszcze zobaczymy dzisiaj, Arek, w tym meczu. Nie wiem dla kogo, ale że ze dwa gole. Ale generalnie trzeba przyznać, że nawet jeśli to spotkanie zakończyłoby się takim wynikiem jak teraz, to myślę, że KTS absolutnie nie miałby się czego wstydzić i to ten mecz byłby dobrym prognostykiem na ten sezon, bo prezentuje jednak ta drużyna wysoki poziom i biorąc pod uwagę, że to, co wielokrotnie podkreślałeś, że to pierwszy sezon tej drużyny na takim szczeblu rozgrywkowym, no to by wskazywało, że spokojnie tutaj można walczyć o najwyższe cele, bo w przerwie usłyszeliśmy, że ambicje są duże i celem chyba można mówić to tak otwarcie, że celem będzie awans. Kolejny zresztą awans rok po roku.
No byłaby to na pewno najkorzystniejsza historia dla KTS-u Weszło. Myślę też, że po takim meczu jak dzisiaj będzie już mógł Piotr Kobierecki zobaczyć, w jakim miejscu jest też jego zespół, no tak, patrząc na tle. Nie było weryfikacji takiej odpowiedniej, ale powiem Ci, że też ta czwarta liga jest teraz no, najmocniejsza od lat w zasadzie, bo wystarczy spojrzeć na nazwy drużyn, które grają w tym sezonie w tej lidze. A trzeba pamiętać też o tym, że w poprzednich latach piąty poziom rozgrywkowy był podzielony na 2-3 grupy, więc w zasadzie teraz zostały już najlepsze drużyny z tych grup. No i mimo, że jest to dopiero piąty poziom rozgrywkowy, to te drużyny naprawdę potrafią grać w piłkę i o czym świadczą też zawodnicy, którzy grają w innych zespołach, bo nie wiem, chociażby Kamil Majkowski też przewija się od lat na tym poziomie, a jest to zawodnik, który ma przeszłość czy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, czy w Legii Warszawa, także... Ale proszę bardzo, Mikołaj Neumann. Bo mamy czerwoną kartkę dla KTS-u Weszło. Tak jest, Mikołaj Neumann, druga żółta kartka. No i to jest olbrzymi oczywiście problem dla KTS-u Weszło, bo nie dość, że grać będą przez dobrze ponad pół godziny bez jednego zawodnika, to jeszcze jest to zawodnik będący absolutnie jedną z kluczowych postaci KTS-u Weszło. No musimy sobie na powtórkę tutaj spojrzeć tej sytuacji. Ja muszę przyznać, że też gdzieś tam się tutaj zafrasowałem, zamyśliłem, patrzyłem sprawdzałem statystyki i też tego momentu nie widziałem, chociaż to było bardzo blisko nas, ale z drugą żółtą kartką Mikołaj Neumann, ta decyzja już podjęta przez sędziego. Gradecki teraz krótko do Wawrzyńskiego, no i musi wykorzystać teraz to Wisła Płock, bo mamy taki moment, gdzie po dobrym początku, ależ tutaj brzydkie wejście w Krzyżańskiego. No i pytanie, czy to też będzie żółta kartka, na pewno przerwana, bardzo groźna akcja. Pytanie, czy to nie będzie też nawet powyżej żółtej kartki, bo dochodzi już do spięcia pomiędzy zawodnikami Wisły drugiej. Świcikowski było... jako ten najbardziej, powiedziałbym, doświadczony obok Igora Lewczuka stara się trochę te emocje okiełznać. To, co mówiłeś przed chwilą od arbitrze Marciniaka, to tutaj z kolei doświadczeni zawodnicy KTS-u próbują robić, żeby uspokoić nieco te zapędy, no ale trzeba przyznać, że naprawdę to było nieprzyjemne wejście i w nieprzyjemnym miejscu dla KTS-u, bo to jest taka lokalizacja, gdzie piłkę bierze, już wziął w zasadzie pod pachę Paweł Chrupała i myślę, że spokojnie możemy się spodziewać mocnego uderzenia z dystansu. Tylko pytanie, czy to będzie Chrupała? Myślę, że tak, bo też Bartosz Zynek ma apetyt na wykorzystanie tego rzutu wolnego. Ale mając taki dzień jak dzisiaj Chrupała, to sądzę, że żaden z kolegów nie śmie mu tej piłki odebrać, jak będzie chciał strzelać. Pytanie też, czy to nie będzie dośrodkowanie. Możemy jeszcze znaleźć tę sytuację. Właśnie jakoś nie mogę tego tutaj wychwycić z Mikołajem Neumannem, jak to dokładnie wyglądało, ale o tym za chwilę, bo teraz już Paweł Chrupało, uderzenie! No fantastyczna bramka! Paweł Chrupała, zdążyłem Ci przed meczem chyba nawet powiedzieć, że co jak co, ale Chrupała ułożoną nogę ma. No i właśnie to udawanie, bo wcześniej bardzo dobra asysta. Potem bramka po pięknym podaniu Leśniewskiego i teraz kolejne piękne zagranie w postaci bramki z rzutu wolnego. Tak, absolutnie kluczowa postać. Już teraz możemy spokojnie nazywać go MVP tego spotkania, bo rzeczywiście Paweł Chrupała świetnie. Bardzo łatwo stracił piłkę Mikołaj Neumann przy tej sytuacji przy kartce i rzeczywiście gdzieś tam zahaczył okolice twarzy. Takie mam wrażenie Dawida Krzyżańskiego. To nie było najmądrzejsze zachowanie Mikołaja. Taka frustracja, ale przecież jako zawodnik już doświadczony, wychowany w Akademii Legii, też powinien zdawać sobie sprawę i pamiętać, że ma na swoim koncie żółtą kartkę, prawda? No ale wracamy do tego gola, bo Paweł Chrupała naprawdę fantastycznie. Patrzymy sobie jeszcze na YouTubie, jak to wyglądało nad murem. Zawinął gdzieś w lewy górny róg po rękawicach. W sumie gdzieś tam miał tę piłkę na ręce Antoni Borkiewicz, ale to oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej obronić, ale chrupnął, ktoś napisał. I to jest dobre podsumowanie. Rzeczywiście tutaj chrupnął jak ta lala. 3-1 prowadzi Wisła Druga Płock z KTS-em Weszło. Ale też sobie jeszcze cofnąłem tę sytuację, po której sędzia podyktował w ogóle ten rzut wolny. No jestem mimo wszystko zdziwiony, że tam nie było kartki, bo Krzyżański tak, żółta powinna być, zdecydowanie. Traktowany.
I tak w zasadzie to, co mówiłeś wcześniej, że tak jak Leśniewski tam troszkę podstrzymywał zawodników i mówiłem, że zbierało mu się na kartkę, to tutaj to było takie zagranie, że już spokojnie od razu można było ten kartonik pokazać. No ale wracając na boisko, no to jest to ciężka sytuacja dla KTS-u, no bo ta druga połowa zaczęła się bardzo dobrze. Wisła przybarta do muru w zasadzie od 46 minuty, a tymczasem czerwona kartka, stracona bramka i zaczynają się schody. Tak, teraz Olszewski ma trochę miejsca i czasu, aby dośrodkować. Olszewski, kapitalna wrzutka, jednak nieco nad głową Łukasza Gikiewicza. Nie było też kogoś za plecami Gikiego, żeby ewentualnie próbować tam strzelać. Być może Pawłowski, być może ktoś inny powinien dobiec. No tak się nie stało. Pytanie też, jak będzie zarządzać tutaj zmianami trener drużyny KTS-u weszło, czyli Piotr Kobierecki. Ławka rezerwowych to nie są tak doświadczeni zawodnicy, jak ci, których mamy w pierwszym składzie. Jest urodzony w 2007 roku. Michał Zwierz, jest Oskar Pyrzyna, rocznik 2003. Z tych bardziej doświadczonych Kasper Rałowiec, który jest z nami od wielu, wielu miesięcy. Jest Szymon Wiejak, no i być może któryś z nich otrzyma swoją szansę. Świdzikowski, jeszcze raz do Igora Lewczuka. No też pytanie, czy nawciarze nie poczują krwi i nie poszukają teraz jeszcze za chwilkę akcji, która pozwoliłaby im przypieczętować te zwycięstwa, bo o ile jeszcze się zgodzę, że 3-1 to w miarę niebezpieczny wynik, o tyle 4-1, no to już by było ciężko, szczególnie, że pamiętajmy, że KTS ma cały czas jednego zawodnika mniej, więc ta pozycja wyjściowa Wisły drugiej Płock zdecydowanie lepsza, choć teraz będzie rzut wolny z całkiem niezłej sytuacji dla Maćka Machalskiego do tego, aby dośrodkować. I pytanie, jak to sobie wszystko poukłada były zawodnik Znicza Pruszków. Jest Igor Lewczuk, jest Maciej Świdzikowski, mamy Sałczka, mamy Gikiewicza w polu karnym. Machalski teraz już czeka na gwizdek sędziego. Popatrzmy, mocna wrzutka, ale też znakomicie Gradecki. Bez żadnych problemów tutaj wypiąstkował tę futbolówkę. Rodzi się okazja na kontrę dla Wisły. Krupała właśnie rusza. Mamy kontrę 2-3. Krupała teraz śnia do środka. Był tam Leśniewski, jednak Chrupało kończy to sam, niestety prosto w bramkarza, ale mamy dobitkę i Szczutowski podwyższa prowadzenie właśnie na 4-1, czyli to, co powiedziałeś przed chwilą, że teraz już naprawdę może być ciężko. Tak, wydaje się, że teraz sytuacja nawciarzy jest bardzo złe i zrobiła, przepraszam, nawciarzy, no właśnie, ja ciągle traktuję Wisłę jako moją drużynę i to tak z rozpędu. Zrobiła się, KTS-u weszło z bardzo złej, fatalna, bo teraz ciężko będzie cokolwiek zrobić. Popatrzmy jeszcze raz, no trochę błąd. Złe zachowanie bramkarza tutaj. Tak, bo powinien tę piłkę jednak wybić bardziej do boku, wybił ją przed siebie. Tam jeszcze troszkę, jak mam wrażenie, że przeszkodził mu, mówię oczywiście o Borkiewiczowi, jeden z kolegów, który wracał i który chciał dobrze, ale skończyło się, powiedziałbym, średnio. Tam numer 11, czyli Bartek Olszewski, miał problemy z przyjęciem tej piłki, wykorzystał to wszystko bez żadnych problemów. Adrian Szczutowski, a my, proszę Państwa, mamy zmianę w drużynie z Płocka. W 62 minucie, czwartą na boisku bramkę, na pojawił się Patryk Leszczyński, zdecydowanie jeden z najlepszych zawodników Wisły w poprzednim sezonie, a zastąpił na prawej obronie Bartosza Zenka. Ale powiem Ci, że jak ja mam parę kilo do zrzucenia i jak tak patrzę na Patryka Leszczyńskiego, to tam ze 3-4 jakby zgubił, to by mu się nic nie stało. Ja tak 7-8, ale Patryk ze 3-4 na miękko. No dobra, teraz już atakuje Chrupała, który się rozsmakował dzisiaj w gnębieniu KTS-u weszło. Tym razem Maciej Świdzikowski zatrzymał tego zawodnika. A powiedz mi coś więcej o Pawle. Arku, o Pawle Chrupało. To jest taki zawodnik, który jak długo jest w Płocku i coś takiego w biografii? Paweł Chrupało generalnie jest wypożyczony do Wisły Płock z bodajże Rosenborga, jeśli dobrze pamiętam. Końca, tak coś czułem, że on z Rosenborga. Pewnie z Rosenborga. Do końca roku kalendarzowego. No, młodzieżowy reprezentant Polski, który szuka po prostu też minut na tym seniorskim poziomie. Był on w Ekstraklasie Norwegii, co prawda trochę pograł, ale nie za dużo. No i teraz a tak Marek Staganowski bacznie mu się przygląda i myśli, że da jakąś większą szansę, czy niekoniecznie? No jak na razie, powiem tak, no Paweł Chrupała swoje szanse dostawał w poprzednim sezonie. Na razie, zresztą wczoraj nie udało mu się złapać do meczowej kadry, także takimi meczami jak dzisiaj musi udowadniać swoją wartość i zasłużyć na szansę właśnie w pierwszej lidze. Tak, teraz kapitan KTS-u weszło, opuszcza plac gry, czyli Bartek Urbański, Michał Kielak, o którym mówiłem wcześniej, że jest jednym z tych rezerwowych, których pewnie zobaczymy na murawie na 20-30 minut, takie zresztą było chyba założenie przedmeczowe. No to właśnie, dostanie około 30 minut grania, 4-1, przypomnę, prowadzi Wisła, druga Płock. No, sytuacja KTS-u weszło tym gorsza, że od kilkunastu minut gra bez swojego jednego z liderów, czyli Mikołaja Neumana, który wyleciał za drugą rzutę.
żółtą kartkę i znowu dobrze chrupał. Łatesz miał rację tutaj, pokazując swojemu koledze, żeby zagrywał tę piłkę do niego, bo to było aż takie instynktowne, że tam powinien do tej prawej strony poszukać go Krzyżański. Zabrakło chyba odwagi. Choć przystanie 4-1, czego tu się bać? No, można było grać do przodu i szukać bramki numer 5. Po raz kolejny Grzegorz Wawrzyński. Na prawą stronę jest wspomniany przez ciebie Patryk Leszczyński. Patryk Leszczyński, można powiedzieć, że obecnie zawodnik tak stricte Wisły Dwopłocka, ale też już ograny na poziomie centralnym, bo wcześniej wypożyczony na 2 lata do Olimpii Grudziądz, gdzie zaliczył sporo meczów, zarówno w drugiej, jak i w trzeciej lidze. Teraz w zasadzie rok temu, można powiedzieć, po tych wypożyczeniach wrócił do domu i walczył swoją szansę w pierwszej drużynie. Inna sprawa, że nawet miał rozpocząć przygotowania do tego sezonu z pierwszą Wisłą z racji, że w poprzednich rozgrywkach prezentował wybitną momentami formę, no ale niestety przydarzył mu się uraz i musi od nowa, można powiedzieć, walczyć o uznanie sztabu szkoleniowego w pierwszej drużyny. I teraz właśnie Leszczyński dobrze rusza na prawej stronie, przyjmuje piłkę, ale to przyjęcie, podanie, tak bym to określił, nieudane. No dobrze, teraz już środkiem pola próbuje się przebić po raz kolejny Wisła Druga Płock. Leszczyński spokojnie do tyłu, cały czas na boisku Adam Chrzanowski, czyli ten, no, jeden z najbardziej doświadczonych tutaj zawodników ze wszystkich, którzy biegają po Morawie, jeżeli chodzi o poziom centralny, o grę w pierwszej lidze, czy też w Ekstraklasie. No tak, tutaj w nogach sporo meczów, czy dla Miedzi Legnica, czy Lechii Gdańsk, zresztą no, przygoda we Włoszech też na jego koncie. Ale jest to zawodnik, który też u nowego trenera musi budować to zaufanie takimi meczami jak dzisiaj. Tak, pytanie, czy będzie grać cały mecz, czy uznali trenerzy, że potrzebuje takiego przetarcia, czy też niekoniecznie. Świdzikowski teraz niezbyt pewnie, ale tam zdaje się, że pozycja spalona jednego z zawodników Wisły Drugiej Płock. No i też jestem ciekaw, według siebie, którzy z piłkarzy jeszcze dzisiaj mogą dostać. Jestem ciekawy tego Chleba Kuczko, bo on zawsze w Football Managerze wyglądał dobrze. Czy jak wejdzie na boisko tutaj, to zacznie jakieś czary robić, czy niekoniecznie, Arek, jak to z nim jest? No z Chlebem Kuczko była taka historia, że on został podpisany już latem zeszłego roku, jednak przez chore przepisy FIFA. On przez 9 miesięcy nie mógł kompletnie grać z racji, że był niepełnoletnim zawodnikiem spoza Unii Europejskiej. Potem dopiero mógł na wiosnę zostać uprawniony do gry. Spisywał się bardzo dobrze. No i teraz ma na koncie zresztą okres przygotowawczy z pierwszą drużyną. No jednak dzisiaj póki co jeszcze na te szanse czeka. A tymi, warto dodać, że tymi występami na piątym poziomie, tylko można powiedzieć rozgrywkowym, Gleb wrócił do młodzieżowej reprezentacji Białorusi do lat 19. Ale szansę za to otrzymuje teraz Kuba Masiek, czyli jeden z tych zawodników, którzy również byli na obozie przygotowawczym z jedynką. Trzecia zmiana w drużynie. A Masiek zastąpi na lewym skrzydle Sebastiana Struzika. Tak, nabiegał się, nawalczył Sebastian Struzik. Myślę, że kilka ciekawych pojedynków, czy to z Igorem Lewczukiem, czy to z Maciejem Świdzikowskim, stoczył, choć nie był to jakiś jego wybitny mecz pod względem liczb, ale jakoś tam usatysfakcjonowany może być cały czas. 6-1 się skończy, przewiduje 90 Kids. Gapiński wydaje się trochę stronniczy, jeżeli chodzi o KTS, pisze Piotrek. Piotrze, dziś chciałem powiedzieć, że po pierwsze, to mi płaci weszło, a nie Wisła Płock, jeszcze przynajmniej, bo nie wiem, jak będzie kiedyś, więc no trochę muszę być. A po drugie, ja sobie jadąc dzisiaj z Warszawy do Płocka stwierdziłem, że bez względu na wynik jestem wygranym tak naprawdę tego spotkania, bo i KTS weszło bliski serduszku, i Wisła Płock bliska serduszku. No jakby, co by się nie stało, remis byłby dla mnie najlepszy, no, ale tutaj 4-4 już raczej nie wróżę, żeby było, mój drogi, wydaje. Rozumiem, że teraz jak Wisła wygrywa 4-1, to teraz sobie dopiero przypominasz, że stąd tak, jesteś, teraz, tak? Teraz jestem z Płocka. Teraz już w ogóle, słuchajcie, mam kartę Płoczanina. Honorowe klucze do miasta. A jest takie coś jak Płockarta, załóż sobie. Tak? Jak chcesz być prawdziwym Płoczaninem. To może się wydarzy. Natomiast, no, już raczej się nie wydarzy. Wielka pogoń KTS-u weszło, wielka remontada dzisiaj za Wisłą Drugą Płock. Może jakby grali w 11, to jeszcze te szanse na zdobycie bramek. Ale zobacz, jak to byłoby większe. Zobacz, jakie znaczenie też ma po prostu pojedyncze w zasadzie zagrania, tak? No bo wystarczyło głupio nie faulować i potem w zasadzie po tym właśnie faulu od razu mieliśmy i czerwoną kartkę, i tą bramkę, która już... Tak, dwa faule i mega duża zmiana sytuacji na boisku. A przypomnijmy, że KTS naprawdę bardzo dobrze wszedł w tę drugą połowę i tam momentami było gorąco i bardziej pachniało remisem, aniżeli trzecią bramką dla Wisły. No zdecydowanie. Są takie mecze w lidze, no oczywiście nawet na wyższym poziomie, gdzie wiesz, jedna drużyna ma dużo szans, których nie wykorzystuje, a druga ma 2-3 po prostu ładuje gole. Tutaj oczywiście tak do końca nie było, ale to co mówiłeś, że gdyby w tych pierwszych 10 minutach drugiej połowy tego spotkania
KTS jedną z akcji zamienił na gola, to ten scenariusz mógłby być trochę inny, ale oczywiście wiemy też, że gdybologia to jest ulubione zajęcie albo komentatorów sportowych, albo Polaków ogólnie, więc specjalnie gdybać tutaj już nie zamierzamy. Kolejna zmiana szykuje się w barwach KTS-u. Weszło, panie kierowniku, kto wchodzi? Numer 77, a zatem schodzi, moi drodzy, z boiska Maciej Machalski, a zamiast niego pojawi się Oskar Pyrzyno. Jeszcze za chwilę, ale tutaj mamy znajomości, więc Wojtek Hadaj nam pokazał, co się kojarzycie wydarzy. Się, tak? Coś tam się tam kojarzymy, tam pirazy drzwi. A z ciekawostek to muszę ci powiedzieć, że Wojtek Hadaj studiował z moją mamą, więc ja Wojtka Hadaja bardzo dobrze, wiesz, jeszcze znałem. Myślę, że dla takich ciekawostek ludzie włączają mi. No oczywiście, oczywiście, że tak. To jest w ogóle najważniejsza informacja, jaka tutaj dzisiaj padła. Możemy się już rozejść, bo nic ciekawszego nas nie spotka. Moi drodzy, teraz rusza jeszcze Sałczek. No on strzelił tego gola na 1-0 i on na pewno myślał, że to jest świetny początek. Właśnie nam to umyka trochę, że to KTS prowadził w tym meczu tak na dobrą sprawę pierwszy. KTS prowadził w 7 minucie i wydawało się, że to może być bardzo dobry mecz dla drużyny trenera Piotra Kobiereckiego, no ale też myślę, że wszyscy mieli tutaj świadomość rangi wyzwania i tego, jacy zawodnicy dzisiaj zostali zesłani do drugiej drużyny z pierwszej przez trenera Marka Saganowskiego. To jest dla tych przeciwnych klubów też taka niewdzięczna rola, no bo mogą sobie analizować te mecze wideo i tak dalej, a potem masz, wiesz, piątek, sobotę i tak to jest zagadka, kto w tej drużynie zagra w dany weekend. Tak, oczywiście, że bardzo ciężko tutaj to wszystko, jak to się kiedyś mawiało, rozkminić. Teraz faulowany z numerem 28 Adrian Szczutowski, a więc będziemy mieć rzut wolny wykonany krótko przez nawciarzy. Tutaj Kamil, chyba pytanie, można powiedzieć, że do ciebie, dlaczego w kadrze meczowej nie ma Skowrona? Takiego zawodnika jest, w Wiśle Płock nie ma, więc to na pewno pytanie do ciebie. To jest, słuchaj, pytanie do trenera Kobiereckiego, ja nie wiem. Ja nie ustalam składu, słuchaj, nie wysyłam trenerowi MMS-a dzień wcześniej, kto powinien zagrać. Teraz jeszcze okazja dla Wisły i gdyby to podanie do Chrupały doszło, to kto wie, co by się wydarzyło, no ale też popracowali dobrze w obronie zawodnicy KTS-u. Weszło. A Chrupała dziś jak taki Midas, co nie dotknie, zamienia albo w asystę, albo w bramkę, więc pachniałoby na pewno tutaj kolejnym golem dla Wisły 2 Płock, no ale zobaczymy. Myślę, że w najlepszy możliwy sposób pokazuje trenerowi Markowi Saganowskiemu, halo, zabierz mnie na mecz. Tak, że warto go chociaż do tej meczowej kadry wziąć, Paweł Chrupała. On teraz dośrodkowuje lewą nogą, piłka odchodząca od bramki. Duże zamieszanie, 5-1! Kolejna asysta Chrupały i bramka Adriana Szczutowskiego. Tak, jeżeli chodzi o te warunki fizyczne, no to Adrian Szczutowski bliższy Orlen Arenie, aniżeli Orlen Stadionowi, można powiedzieć, bo rzeczywiście bardzo wysoki zawodnik i teraz wreszcie zrobił użytek z tych swoich centymetrów. Popatrzmy sobie raz jeszcze, on nawet nie musiał jakoś spektakularnie wysoko wyskakiwać, mam wrażenie, żeby po prostu skierować tę piłkę głową do siatki, tam ledwo się odbił od ziemi. Nie jest byle jaki napastnik, bo tak naprawdę jeszcze niedawno 15 meczów na poziomie pierwszej ligi w Stomilu Olsztyn, 5 bramek i teraz też powrót do Płocka, żeby powalczyć w końcu o szansę w pierwszym zespole. I takimi meczami jak ten na pewno na te szanse być może w końcu zapracuje, bo ostatnio już nawet dwukrotnie znalazł się na ławce rezerwowych w meczu pierwszej drużyny. Mam wrażenie, że to był taki chyba ulubieniec Adama Majewskiego, co? Że jakoś tak Adam Majewski... Trener Majewski prowadził też go tutaj w rezerwach Wisły Płocki, no potem można powiedzieć wziął go ze sobą do Stomilu, dał mu tam szansę. A do Stali Mielec go tam na chwilę też nie wziął? Tak, chyba też Stali, nie? No właśnie. Takie mam wrażenie, że coś w nim widział Adam Majewski. Nie jest tajemnicą, że czasem ci trenerzy mają takich w cudzysłowie synków, którym lubią dawać szanse i tutaj nie ma wątpliwości, że w przypadku trenera Majewskiego i Adriana Szczutowskiego tak jest, no bo w każdym w zasadzie klubie, gdzie ci panowie się nie spotykali, no to użytek z Adriana trener potrafił robić. I teraz już w środkowej strefie boiska. Po raz kolejny piłkarze Orlen, przepraszam, Wisły, drugiej Płock, którzy czują się coraz lepiej, którzy czują się coraz pewniej na boisku, którzy też widzą, że ta ich przewaga jest coraz bardziej spektakularna. Oczywiście KTS weszło od ładnych kilkunastu minut bez jednego zawodnika, ale oczywiście też tego wyniku nie można usprawiedliwiać graniem 10-11. Po prostu dzisiaj drużyna prowadzona przez trenera Łukasza Nadolskiego jest zespołem lepszym, jest zespołem dojrzalszym, jest zespołem, który ma w swoim składzie piłkarza, który robi różnicę i tym piłkarzem oczywiście jest grający z numerem 25. Człowiek, który dzisiaj strzelał i asystował i robił to nieraz, czyli Paweł Chrupała. Dwa gole i dwie asysty, tak? To się w tym momencie zamyka w taki sposób, jeżeli chodzi o Pawła, tak, czyli jest udział przy 4 z 5 bramek. No to pokazuje, w jakiej on jest dzisiaj formie. Ten piłkarz znowu przy futbolówce.
No ale jak czołg tutaj przedziera się teraz między zawodnikami, utrzymał się i jeszcze zagrywa bardzo dobrą piłkę w stronę Leśniewskiego. I Chrupała tutaj chciał się odwdzięczyć trochę Szymonowi za tę asystę z pierwszej połowy. No szkoda, że to nie wyszło. Tak, zdecydowanie to wyglądało bardzo, bardzo dobrze. Bo i to podanie takie podobne właśnie jak Leśniewskiego wtedy do Chrupały w pierwszej połowie. Tam ta piłka idealnie faktycznie posłana przez młodego środkowego pomocnika nawciarzy. Jest Adam Chrzanowski, znowu włączający się tym razem do akcji ofensywnej. No poczuli już tę krew zawodnicy Wisły drugiej Płock. Wiedzą, że ma problemy KTS weszło, że są już też zmęczeni, zniechęceni. Pewnie nieco podopieczni Piotra Kobiereckiego. Ale też myślę, że taki zimny prysznic dla KTS-u w kontekście całego sezonu może się okazać zbawienny, bo to pokazuje, że po pierwsze jest to zupełnie inny poziom niż rozgrywki 2022-2023. Po drugie, że jest nad czym pracować. I po trzecie, no już wiemy, że nie zakończą piłkarze Piotra Kobiereckiego z takim bilansem jak w zeszłym sezonie rozgrywek, gdzie przypomnę Państwu, że wygrali wszystkie spotkania. No to jest już oczywiście w tym momencie już po pierwszej kolejce niemożliwe, co też pokazuje, jaka jest różnica. Ale myślę, że to klubowi też potrzebne będzie tak to, co mówisz, takie niby zimny prysznic, zejście na ziemię i pokazanie, że tutaj łatwo nie będzie. I z drugiej strony, jakby tak szukać pozytywów w tym wyniku, można powiedzieć, że mecz z Wisłą Płocką już mamy z głowy. Dokładnie, że teraz może być w teorii tylko łatwiej, w większości przypadków, no bo jest jeszcze Hutnik, Warszawa, jest parę drużyn, a tymczasem próba zagrania do Łukasza Gikiewicza. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że Łukasz Gikiewicz naprawdę bardzo profesjonalnie się przygotowywał do tego sezonu, bo on otrzymał rozpiskę od trenera Piotra Kobiereckiego. O 9 rano każdego dnia już było wszystko wgrane tam gdzieś w Garmin Connecta czy w innego Training Pixa, że te treningi wykonywał. No nie było tak, że on sobie stwierdził nagle, że schodzi z kanapy i zacznie grać w KTS-ie weszło, tylko bardzo mocno się przygotowywał. Od podań, więc to, że on jest w tym meczu niewidoczny, to bym powiedział, że nie do końca jego wina, bo ile on dostał dośrodkowań? No w zasadzie ciężko chyba. To prawda, że Maciek Machalski czy też kolega Urmański go nimi nie rozpieszczali, natomiast no też tak mówię... No i mam z kolei tak bardziej indywidualnie starał się tę akcję rozwiązywać. Chyba tam była, pamiętasz, taka jedna sytuacja, gdzie mógł zdecydowanie grać po tym takim tak, rajdzie. Tak, to jeszcze właśnie już w drugiej połowie, tak? Tam o jeden rajd, o jeden zwód za daleko i nie zagrywał do Gikiewicza, ale też myślę, że ja bym jeszcze Łukasza tutaj nie skreślał, bo widzę, że jest już troszeczkę płacz zaciechanym, natomiast spokojnie, to jest pierwszy mecz sezonu, to jest taki zimny prysznic letni. Weź Kamil jeszcze pod uwagę fakt, że KTS troszkę źle wylosował ten mecz z Wisłą. Mam na myśli tutaj to, że wiesz, jakby to była powiedzmy, dajmy na to 12 kolejka, to też tych zawodników z pierwszej drużyny nie byłoby tak wiele, bo wtedy zaczynają się urazy, kartki i tak dalej. Dokładnie, jednak... Początek i od razu dosyć mocny. Tutaj pisze Sosa, no zupełnie się z takimi opiniami nie zgadzam, że KTS w takiej formie miałby problem w piątej lidze. Uważam, że w piątej lidze KTS znowu by wygrał wszystkie mecze, bo ma dużo mocniejszy zespół niż w poprzednich rozgrywkach. To takie informacje i takie wnioski wysuwane post factum, to się bardzo łatwo właśnie mówi na takim etapie tego spotkania. Myślę, drogi widzu, że w 8 minucie tego meczu byś takiego czegoś nie napisał, także spokojnie, bo to po prostu też pokazuje, że między tą piątą a czwartą ligą jest przeskok i jest różnica, a tymczasem dwie naftowe zmiany, Arku. Na boisku zameldują się Jakub Wiśniewski i Gleb Kuczko. Z kolei z boiska zszedł już Adrian Szczutowski i po drugiej stronie boiska zszedł Szymon Leśniewski. A zatem Szymon Leśniewski absolutnie tutaj może opuścić murawę z takim poczuciem dobrze wykonanego obowiązku, a ja się Glebowi Kuczko zatem będę przyglądał. Niestety, albo istety, no nietypowa pozycja akurat Kuczko, który jego naturalną pozycją jest lewe skrzydło, a tutaj wyjątkowo ustawiony na dziewiątce, tak. Tak, no bo gdzieś tam musi wypełnić tę przestrzeń po Adrianie Szczutowskim uderzenie, ale niecelne. 77. minuta tego spotkania. Tutaj, jeżeli mogę kogoś pochwalić poza zawodnikami Wisły drugiej Płock, to panów komentatorów. Takie komentarze zawsze będziemy czytać, więc jeżeli chcecie, żeby... Jeśli chcecie państwo nas jeszcze pochwalić, no to... To jeszcze macie koło tam 15 minut. My z chęcią to wszystko przyjmiemy. Jeżeli chodzi o chwalenie, to bardzo nam to odpowiada. Tymczasem w środkowej strefie boiska właśnie jeden z rezerwowych. Aż z wrażenia ci telefon wypadł. Tak, Wiśniewski tutaj. Na szczęście jest sztuczna murawa, więc ekran nie pęknie. Tutaj można powiedzieć, że jest wszystko okej, mocne uderzenie, ale też jakie czucie bramki Antka Borkiewicza, który nawet nie wyciągnął tej ręki, bo uznał, że przeleci go o słupkę. Ja ci powiem, że takiej pewności nie miałem z naszej perspektywy, jak na to patrzyłem. Byłem ciekaw. Tak początkowo tak z naszej perspektywy wyglądało, jakby ona tam wpadła po tym krótkim słupku. No to by go oświęcił trener bramkarzy po czymś takim. Przyjezdnych.
Tak, Kacper Rałowiec to jest jeden z zawodników z najdłuższym, a być może nawet w ogóle z najdłuższym u nas stażem, już chyba w B-klasie, a jak nie to w A-klasie. Mieliśmy tego zawodnika, więc rzeczywiście tutaj no, dużo, dużo z KTS-em przeżył i jest takim weteranem naszej drużyny. Tak bardzo się spieszył na murawę, że musiał go cofnąć jeszcze sędzia, bo nie sprawdził stanu jego obuwia, czy wszystko jest w porządku. No dobrze, cieszę się, że was odpaliłem do sprzątania chałupy. Pozdrowienia z Ciechanowca, pisze Przemysław. Myślałem, że z Ciechanowa, ale Ciechanowiec też spoko. Przemysławie, my cię też pozdrawiamy, zapraszamy na kolejne transmisje i z meczów KTS-u Weszło, i z meczów Wisły drugiej Płock, i też na rewanż, który odbędzie się pewnie gdzieś tam za pół roku czy coś. Zobaczymy, jak wtedy to będzie wyglądać, czy spełnią się te słowa Arka o tych kontuzjach, kartkach i o tym, że już tylu zawodników z pierwszej drużyny nie będzie odesłanych przez trenera. Nie powiem Marka Saganowskiego, bo los bywa przekorny w polskiej piłce, więc za pół roku czy 8 miesięcy to po prostu powiem przez trenera, będzie bezpieczniej. No ale też nie żadnych kontuzji ani kartek Wiśle Płock, bo jak wiecie, bardzo chciałbym, żeby jednak do Ekstraklasy wróciła w sezonie 2024-2025. A teraz znowu przymykam oczy, bo Paweł Chrupało ma ochotę, żeby pewnie jeszcze z dalszej odległości trafić. Chociaż to już jest za daleko. Dobra, ja już dzisiaj nie mówię, że jest za daleko na niego. Paweł Chrupało i co? I mur. Chrupało, przepraszam najmocniej. I teraz jeszcze gdzieś tam zagranie na prawą stronę boiska. 80. minuta tego spotkania. Gdzie transmitowane są mecze KTS-u? Na Weszło TV zapraszamy. Tam też wszystkie spotkania poza dzisiejszym, bo dzisiaj uznaliśmy, że robimy taką kooperację w związku z tym, że tutaj nie ma za dużo miejsca przy bocznym boisku Wisły Płock, że nie ma co w ogóle, że tak powiem, dwóch teamów męczyć i moglibyśmy się tutaj po prostu nie zmieścić, więc będzie lepiej zrobić razem. Lepiej zrobić jedną dobrą transmisję niż dwie takie na siłę, żeby się tutaj jakoś pomieścić. Dokładnie. Tak. Jarek ma tutaj rację. No oczywiście już kolejny mecz za tydzień będziemy dla was komentować. Ja zapraszam w imieniu Wojtka Korpikiewicza, który robił większość spotkań KTS-u Weszło w zeszłym sezonie. No i w tym sezonie też będzie naszym komentatorem. Teraz Maciek Świdzikowski zatrzymuje Chrupałę. Dosyć takie zdecydowane wejście stopera KTS-u Weszło, po którym zobaczył żółtą kartkę. Nie wiem, czy on o tym wie, bo tak wbiegł w stronę pola karnego, ale się nie odwrócił w stronę sędziego. Czy zauważył, że dostał żółtą kartkę? A jak już wspomniałeś, ta, może inaczej, jeśli ty zaprosiłeś kibiców KTS-u Weszło na kolejną transmisję, no to ja zapraszam na naszą kolejną, bo 11 sierpnia Centralna Liga Juniorów do lat 17 wraca, a my podejmiemy Stal Rzeszów. Więc 11 sierpnia, godzina 12, widzimy i słyszymy się na Wisła Płock TV. A powiedz, komentujecie spotkania właśnie od 17-latków w górę, Arek, czy jak to jest zrobione? A zaraz tutaj widzę, że jeszcze Wisła Płock z akcją ofensywną, czy będzie oddawać strzał grający z numerem 32 Dawid Krzyżański? No niekoniecznie, bo tam zablokowany i próba kontrataku, jeżeli chodzi o KTS Weszło. Oskar Pyżyna. Pyżyna teraz już jest w polu karnym. Pyżyna czeka, aż któryś z kolegów pójdzie mu w sukurs, ale za długo to wszystko trwało i z dobrym powrotem po raz kolejny Dawid Krzyżański. Jeszcze zagranie na 45 metr od bramki Wisły drugiej Płock. Pawłowski, Kielak, jest da zagranie do Pyżyny. Pyżyna do lewej strony, Olszewski na wysokości pola karnego, ale za mocna ta wrzutka, aby Rałowiec do niej doszedł, natomiast może Kacper wracać, bo ma świeży zapas sił, no i będzie pewnie próbować gdzieś tam przerwać te kontrę rywali. Tutaj jest znowu Chrupała, ale i Świdzikowski znakomicie ustawiony. Pytałem cię, Arku, jak to jest, że wy transmitujecie od U17 w górę te mecze u siebie, czy celiotki do lat 15 i no, do lat 17, plus mecze Wisły 2 Płock. To jest trochę tego gadania, tak, w weekendy. Cały czas coś się dzieje. Nie ma nudy. Kurczę, to ja żałuję, słuchaj, ja skończyłem grać w Petrochemii, jak miałem 14, bym się jeszcze może załapał na transmisję, tylko wtedy jeszcze internetu nie było, nie mówiąc o YouTubie. Natomiast niezależnie od tego, no to no i generalnie nie było na świecie jeszcze takich osób jak ja. Tak, wtedy miałbyś problemy ze skomentowaniem, byłbyś usprawiedliwiony. Natomiast teraz Oskar, przepraszam, z numerem 77, Patryk Leszczyński. Mamy dwie 77, które jeszcze biegają koło siebie, czyli Patryka Leszczyńskiego w barwach nawciarzy i Oskara Pyżynę w barwach KTS. Weszło. Oskar Pyżyna, taka trochę fryzura w stylu Mario Kempesa z mundialu w 78 roku, reprezentacja Argentyny. No żeby jeszcze na takim poziomie dzisiaj pograł, to być może KTS by drugą bramkę zdobył. A do wejścia po naszej stronie przygotowani są już Marcin Więckowski i Marko Podoliak.
I Maślak, przepraszam, bardzo mocno, ale prosto w bramkarza. Marko Podoliak, coś więcej o nim, bo takie nazwisko brzmiące powiedziałbym. Zapewne po ukraińsku, tak? Po ukraińsku, w takim klimacie. Trafił do nas pod koniec zeszłego sezonu. Mhm. Z racji wojny na Ukrainie trafił do Anglii, z kolei z Anglii trafił do nas też ze względu na te przepisy. Troszkę musiał u nas potrenować i dopiero na sam koniec sezonu został uprawniony do gry. Mhm. No i teraz już odbył normalnie okres przygotowawczy z drugą drużyną. Co ciekawe, zadebiutował, można powiedzieć, też z paroma innymi zawodnikami w meczu pierwszej Wisły Płock z Mławianką Mława tuż przed rozpoczęciem sezonu. Ofensywny pomocnik, fajna technika, rocznik 2004, także młody chłopak z fajnymi możliwościami. Ale powiem ci, że nazwisko Marko Podoliak to owszem Ukraina, ale jakbyś mi na przykład powiedział, że jest Słoweńcem, to też bym ci uwierzył, bo to też tak brzmi trochę po bałkańsku. Akurat robimy mecze Ligi Słoweńskiej czasem w telewizji Sport Klub, więc te nazwiska mi się też tak otrzaskały. Dobrze, teraz już spokojnie na wciarze, bo też zdają sobie sprawę z tego, że ten wynik jest wysoki, że to prowadzenie jest zdecydowane, że to nie ma co się w tym momencie zabijać. Do końca tego meczu koło 6-7 minut. Już skoncentrowani na defensywie piłkarze KTS-u weszło. Tak naprawdę odkąd Mikołaj Neumann wyleciał z boiska, to ciężko było stworzyć jakąkolwiek groźną sytuację pod bramką Bartłomieja Gradeckiego. Tych sytuacji było sporo w pierwszej połowie, tych sytuacji było kilka pomiędzy 45 a 55 minutą gry, no ale potem już zdecydowana dominacja to możemy zrobić Pawła Chrupały na zawodnika dzisiejszego spotkania, choć podkreślę raz jeszcze, że taki Grzegorz Wawrzyński dzisiaj też swoje zrobił i w tyłach i jeszcze dał coś ekstra z przodu, strzelając gola po dośrodkowaniu Chrupały, a teraz Leszczyński z szansą, nie ma, 6-1. I teraz dopiero te zmiany, o których wspomniałem wcześniej, będą się dokonywać. Podoliak widzimy, że już zmieni Dawida Krzyżańskiego, czyli zmiana 1-1 na pozycji środkowego ofensywnego pomocnika. A Marcin Więckowski dokładnie to samo, czyli stoper za stopera. Bo Więckowski zmienia Chrzanowskiego. Tak, chciałem powiedzieć, patrząc na Marcina Więckowskiego, że znowu mam wątpliwości, która to sekcja Wisły Płock dzisiaj gra, bo kolejny gość taki bardziej, powiedziałbym, wyglądający na rozgrywającego w piłce ręcznej, no ale też wiemy, że współczesny futbol trochę wymaga od stoperów już takiej budowy, że musisz mieć te 1,88 m, 1,90 m i być zbudowanym tak bardziej jak Niklas Zille, niż jak kiedyś właśnie Fabio Cannavaro. Tymczasem jeszcze Świdzikowski. Chłopak z Płocka, nasz wychowany, można powiedzieć, taki produkt tutejszej akademii, więc za takich ludzi tym bardziej trzymamy kciuki i fajnie, że dostają szansę na poziomie seniorskim, bo to jest wciąż młody zawodnik, rocznik 2004. Już Świdzikowski jest tutaj w centralnej części boiska. Pawłowski, który myślę, że też będzie mieć no nie najlepsze wrażenia z oficjalnego debiutu w KTS-ie weszło. To nie jest taki mecz, jakiego oczekiwaliśmy po chłopaku, który jeszcze nie tak dawno grywał w Ekstraklasie i tam imponował chociażby swoją szybkością. Tymczasem Rałowiec na wysokości pola karnego. Kacper Rałowiec szukał podania, no ale niezbyt precyzyjnie. Wisły Płock. Miarka na lewej obronie też trochę nietypowo dla siebie. Dobra, chciałem powiedzieć, że dobra, prostopadła próba do Chrupały, jednak no nie do końca, ale to też... Ja bardzo żałuję jednej rzeczy, bo jakby na przykład zepsuła się koszulka Jakubowi Miarce, to bym mógł powiedzieć, że Miarka się przebrał. Przepraszam wszystkich, teraz możemy popić ten żart, ale my takie robimy relacje na KTS-ie weszło, także musisz, Arku, wiesz, jak jeszcze jakiś będziemy robili mecz razem, to musisz dużo wody mieć ze sobą. Nawet nie otworzyłeś tutaj. No dobrze, w każdym razie Kuba Biarka dzisiaj zastąpił na lewej obronie tego, który naprawdę pokazywał się z dobrej strony, czyli Igora Drapińskiego, no ale wspominamy, że Igor Drapiński dostał gdzieś tam pewnie zadanie, żeby się otrzaskać przez 45 minut. No i też Drapa ma pół godziny rozegrane z wczorajszego jeszcze meczu, więc no też z tego względu zagrał dzisiaj tylko jedną połowę. A tymczasem na skrzydle rusza Jakub Maślak. Myślałem, że będzie ścina do środka, jednak ta akcja wstrzymana. Poczekał właśnie na wspomnianego przejściowy Miarkę. Sporo miejsca, uderzenie z dystansu, jednak zblokowane, ale taka niepewna interwencja, mam wrażenie, jednego ze stoperów i przyjmuje piłkę Leszczyński, chociaż troszkę wypychany tam do linii bocznej, ale dobrze, że się przedziera Patryk. Wchodzi do środka, zagrywa tam w pole karne, gdzie jest Marko Podoliak, ale ostatecznie
ostatecznie od autu KTS. Tak, i teraz zmiana w naszej drużynie i to będzie najmłodszy zawodnik ze wszystkich, jacy są w protokole meczowym, z tego co widzę, czyli Michał Zwierz, rocznik 2007, chłopak, który 31 marca skończył 16 lat, uważany za spory talent, no i dzisiaj tych kilka minut jeszcze tutaj otrzyma od trenera Piotra Kobiereckiego. Natomiast tam wcześniej rzeczywiście Bartek Olszewski miał problemy, widać, że on już jest mocno zmęczony i że gdzieś tam schodząc z lewej strony obrony do środka nie zawsze nadąża za akcjami. Kuba Świątek już poza boiskiem. Dzisiaj się nawalczył, nabiegał. Jednak Zwierz jest rekordzistą, jeśli chodzi o bycie najmłodszym w tym meczu, tak? Bo tak, 2007 tak. Mówiłeś rocznik. Tak, 2007 i tak. Tutaj rok, nawet nieco ponad rok młodszy od Szymona Leśniewskiego. Tak, tak to. Ale myślę, że dla takiego chłopaka to też jest fajne doświadczenie, żeby w meczu ligowym takiego klubu jak KTS dostać minuty w tym wieku. Także na pewno, nawet jeśli dostał tylko parę minut, to jest to sygnał, że warto tego chłopaka mieć na oku. I już środkiem pola jeszcze tutaj ciągnie za koszulkę jednego ze swoich rywali. Jakub Wiśniewski wychwycił to sędzia. Chciał przerwać w ten sposób akcję KTS-u. Weszło. Ostatnia minuta, moi drodzy, podstawowego czasu gry. Nie sądzę, żeby tutaj sędzia chciał ten mecz. Tak jak wczoraj Szymon Marciniak, który do 103 minuty kazał grać piłkarzem KTS-u i Koron. Ja się bałem, że on myśli, że tam dogrywka jest, wiesz, w pewnym momencie, bo powiem ci, że komentując ten mecz naprawdę nie widziałem tylu przerw, a oni grali i grali i grali i grali i grali. To myślę, że jednak sędzia będzie łagodniejszy. Przede wszystkim dla KTS-u weszło, no bo myślę, że chłopaki już by chcieli, żeby ten mecz się jednak skończył. To i ciebie teraz pytam. Dawaj. Jakie masz podejście? Masz 5-1 wynik meczu. No. I czy sędzia zgodnie z tym, ile było przerw, powinien doliczyć nie wiadomo ile, czy raczej jeśli jest już wszystko ustawione, to niech kończy mecz 90. To jeżeli ta pierwsza szkoła jest otwocka, a druga falenicka, to ja jestem falenicka, żebym już skończył szybko i dał odetchnąć tym chłopakom. No i takie miał sędzia podejście, tak zdecydowanie. Sędzia robi, także Wisła 2 Płock wysoko pokonuje. KTS weszło 5-1, ale myślę, że był to wbrew temu, co powiedzmy pokazuje wynik. Wynik było to naprawdę fajny, wyrównany momentami, bardzo spokojnie, nawet nie momentami, tylko ta pierwsza połowa i początek drugiej z pewnością, no potem jednak ta czerwona kartka, stracona bramka troszkę posypała drużynę przyjezdnych, ale myślę, że z nami naprawdę fajne spotkanie. Tak, dużo ciekawego się działo, przypomnę, że KTS prowadził od 7 minuty po bramce Czarka Sałczka, potem Wisła bardziej wyrachowana, potem Wisła mająca więcej piłkarskiej jakości, potem Wisła przede wszystkim mająca Pawła Chrupałę, 2 gole i 2 asysty tego blondowłosego zawodnika, absolutny man of the match, no i tutaj pokazał fantastycznie ułożoną lewą nogę. Dziękujemy bardzo za tę transmisję, to była przyjemność wrócić do rodzinnego miasta. Dziękuję Jarku za zaproszenie, Arek Stelmach był ze mną. A ze mną Kamil Gapiński. Pozdrawiamy Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, no i oglądajcie i kanał Wisły Płock YouTube'owy i kanał Weszło, na którym pokazujemy mecze KTS-u. Wszystkiego dobrego!